i który sam na dobrej bazie kreuje swoje umiejętności, tak więc za niego byłem akurat bardzo pewny, że on sobie poradzi. I nie jest moim psem. Jest moim partnerem. Żołnierz. No trochę jesteś moim żołnierzem. Co by nie gadać, to jesteś. Można powiedzieć, że tym generałem. Takim no? Generał. Pułkownik. A właśnie jakie są ten w wojsku? Jest najwyższy i ten zaraz pod. Generałem jestem ja, a ty jesteś moim takim pułkownikiem, czyli wiesz, dbasz o pułk, nie? O zespół. Duo z Ulfikiem na Face to Face. Ja to chętnie. Tak, tylko że Face to Face jest takim programem, że generalnie prowadzący często się musi wpierdalać pomiędzy dwóch zawodników, bo oni ze sobą dyskutują. Jak kiedyś siedzieliśmy we dwóch, co tam się nawet nie odezwałem, tylko zrobiłem siema i dobra, to spierdalam. Plutonowy. Nie, plutonowy... Plutonowy? Plutonowy, niech będzie. To jest dobre. Podoba mi się to. Bogzel, Bombel, powiedz nam coś, czego nie wiem. To jest najniższy stopień pod oficera. Tak. Najniższy, to chujowy. Plutonowy. Piękne. Piękny, stary. Przechodzimy na plutonowego? Nie, bo on jest za niski. Ale kumasz plutonowego. No wiem, że właśnie. Plutonowy. Toady też mi się podobało. Toady też był śmieszny, no. Toadiego, wiesz, który Toady, nie? Jeszcze wiem, był. Wiem. Zabrzu. Ej, myśmy mieli... Kurwa, nie no, ja to w ogóle mam wrażenie, że miałem jedną z większą ilość ksyw w necie, nie? Tak. No ty miałeś... Od Homunculusa? Kurwa, chuj miałem. No na pewno w danym okresie miałeś więcej ksyw utworzonych, niżeli ja, ale w całokształcie kariery miałem chyba ich więcej. Chyba, no tak. Ale... ale doganiasz mnie, dogonisz mnie. Ale to przegonię cię nawet. Przegonisz mnie, bo jesteś młodszy. Bo właśnie, ja wiekowo jestem. Żulfik, Żulfik, piękna ksywa. Piętaszkiem nie byłeś. Piętaszek. Generał brygady. Piętaszek nie było jeszcze. Nie było jeszcze, no. To mi był. A był temat Freeza Old Boye. To co Trąba gadał na Betkliku? Na loży? Tego nie, o tym nie gadaliśmy. Co z Amadim? Na pewno mogę wam powiedzieć, że żyje. Ale troszkę... Znaczy wczoraj generalnie, bo on skomentował pod zdjęciem Roszkiewicza, nie? Tak. To co myśmy wczoraj sprawdzali. Jeszcze 7 minutek intra. Tak byśmy właśnie uznali, że... Żydzie, 20.15 ale... zawsze odpalamy... Oświadczenie. Od 20.15 zawsze odpalamy wizję. A jak jest ten waiting screen, to sobie po prostu robimy taki warm-up, rozgrzeweczka i ten, i sobie gadamy. Takie fajne 15 minut w tym odcinku. Masz opowiedzieć kawał, Ulfi. Jakiś z influenceriady? Ej, w ogóle to mogę wam powiedzieć. Kawał z influenceriady był przez ChatGPT wygenerowany. Ej, a powiedz mi, Ulfi, będzie jeszcze ten, influenceriada? W tym roku, czy nie? Będzie. Czyli będzie jeszcze. Jeszcze w tym roku ma być. W sensie... Świąteczna, nie? Nie. Przed Sylwestrową. Przed Sylwestrową. Kozak. Chętnie sobie zobaczę. I od razu wprowadzam zasadę, że nikt inny nie może influenceriady prowadzić prócz ciebie. To jest... Okej, okay. To jest spoko, ale jakby była jakaś memiczna pozycja, że nawet ja bym postanowił oddać na jakiś eventowy taki to ja wtedy mogę jako po prostu, wiesz, że ja będę pomagać, nie, tej osobie, ale chciałem... Że jesteś, wtedy byś był co-hostem. Że jak będzie... Albo bardziej byłbyś hostem, Tak. Jak będzie jakaś taka osoba. No ja liczę na pewno na influenceriady z udziałem Moniki Kociołek, to jest dla mnie jakby... Odzywaliśmy się do Moniki Kociołek, ma jutro dać znać. Okej. Okay. No, ma być Monia Kociołek, nie no, generalnie postaci. Ale są powiem fajnie. Ci, musisz, ja się ciebie zapytam o coś na ten, odnośnie influenceriady, jeszcze nie teraz,
ale bądź przeszykowany na mocne pytanie, które może spowodować, że kogoś sprzedasz. Ale akurat w zabawnym tonie, więc luz. Okej. No dobra. Bo to mnie bardzo ciekawi, a nie gadałem z tobą o tym. Kurwa, zaraz mam rozkminę. Ale mówimy o tym, mówimy o pierwszym programie, co mówimy o pierwszym programie. Stricte chodzi o program. Okej. Luz. No dobra. Nic z hardkorowego. Ale jeżeli się okaże, że to prawda, to bardziej przypał dla tej osoby. Czy Darolew miał sławkę? No. Wiedziałem, że o to chcesz. Nie miał, bo ja sprawdzałem sam. Patrzyłem mu. Przysięgasz? Przysięgam, no patrzyłem mu, ja myślałem, że on... Bardzo dziwne było, nie? Na przykład, że on stary tak... Długo rozkminiał. Długo i na przykład... O, było te pytanie. I się bokiem ustawiał, nie? Tak, było tak, to tak. Dziwne. Raz, było. Że się ustawiał bokiem, a dwa, że on jest Ślązakiem, nie? Pochodzi z Katowic. A, i że ja mu pomógł. Nie, to nie o to chodzi w ogóle. Jakby tutaj nie podejrzewam ciebie, żebyś go supportował jakoś specjalnie, nie? Ale miałem taką przekminkę, że jak stary on gadał o tym, o tej bitwie pod Grunwaldem, nie? To przekminiał stary, jakby kurwa wiesz, to jest data dość kluczowa, nie? Że każdy wie, 1410. 10, no. I on tak czeka i mówi 1401-0, czy coś takiego on powiedział. No. Tak jakby dostał odpowiedź na słuchawce i przeredagował ją na swoje słowa, żeby było bardziej naturalne, nie? Nie, ale nie miał sławki. Nie miał. Okej. Okay. To jest, tak jakby wiem, bo ludzie też mieli takie rozkminy, pisali do mnie o to, ale nie. Łapał ten. Po jak prostu... ty bokiem mówisz. On miał lagi, no. Ale Darek generalnie moim zdaniem miał największy potencjał, żeby to wygrać. Z racji na wiek uważałem, że kiedyś w szkole się jeszcze uczyło. No, ja uważałem, że Darek po prostu z racji na wiek będzie miał dużą wiedzę, na przykład historyczną, i jak będą jakieś pytania z historii, to on będzie wiedział. A on się wyłożył na stolicy jego Stanów. Walka Natan kontra Amadeusz, rozdwojenie jaźni, władca piekieł. No są takie ziomki, że oni to nie będą się bić raczej. Oni to raczej 2-2 by kończyli. To są przyjaciele. Mocny przyjaciel. Joseph był top na influenceriadzie? Prawda. Joseph zajebisty. Joseph, mocna postać. Pisał Joseph do mnie. Teraz ostatnio. Kochany ziomek. Chyba spoko, chuj. Lubię go. Pan José. José. Śmieszne jest, wiesz, mówię pełne imię na przykład. Panie Dariuszu. Dark Alva. Nie no, w ogóle jak ty stary operujesz tą oficjalką taką, nie? To jest do niektórych ludzi to... Szeliga ogólnie, widać, że wziął ten program troszeczkę... On spocony w chuj. Spocony, ale rozumiem go, bo jednak wiesz jak... A czy ja ci Piotrek, powiem... To ja jest ci mądry, to jest normalny gość, wiesz o co? Ale ja ci powiem, każdy z nich jest, nie? Ale on... Ja wiem, o co on miał w głowie. On na influenceriadzie miał w głowie takie coś, że... Kurde, stworzyliście to tak, że wzięliście jakichś takich ludzi, co oni na przykład mogą nie wiedzieć i czemu wypakowaliście mnie w ten szereg? I on na przykład od razu, wiesz, błyskotliwie odpowiadał, żeby pokazać, że on jest totalnie... No, ale na przykład z tym pytaniem o wieżę Eiffla to mi rozjebał, że on znał pełną odpowiedź. Że wiesz, ale powiem ci, przez że... ciepło stal się rozszerza i mówię, kurwa, ale jak Alan powiedział, że stolicą Stanów Zjednoczonych jest Nowy Jork... A to wszyscy się wyjebali, tylko no, latam dobrze. Ja nie wiem, nie rozumiem. To było, dość, ja to myślałem, było, że to jest to dość łatwe. Proste, nie? No raczej tak, no ale... Dla nich, wiesz, najbardziej ikoniczne miejsce po prostu wydawało się stolicą. Kurde. Ja uważam, że jakby było pytanie o pierwszą stolicę Polski, to też by się mogli wyjebać. I ten... Jeszcze, z czego powstają dobra, rodzynki? Dobra, ja puszczam tego Ikiego, on mi się podoba. Z czego powstają rodzynki? Z drzewa, kurwa. Przechuj. Puszczam to, bo lubię to. No już zacznę. Dzwońcie na telefon, bo i tak będzie głucho. Gramy z ziomem w NBA, Damian Lillard w Sacuko, wow. Słyszę wasze plotki, dziś mi swędzi ucho. Młody Iggy, pali pachnący kwiat, cukro. I czemu on tego nie wydał na przykład, stary? To nie wiem, Iggy ma generalnie dużo numerów, których nie wydał. NBA mi się twój podoba akurat, nie? Dobra, zaczynamy za 4, 3, 2. Boom!
Siemanko, siemanko, wow. Z tej strony Boxy, oczywiście z moim partner. Witam my partner. Wszystkich bardzo serdecznie. Ulfi. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Prawilny logotyp, bita śmietanka 2. GBS jest ten. Sponsorzy Buckstona z walki z Xayo. Najważniejsza, moi drodzy, to jest, te logo jest w moim sercu. Teraz mocne. Kurde, cały czas sobie oglądam tą bitkę, bo Bąbelku, tak się cieszę, że fajnie zdanie, to jednak twoje Bobby. Cały czas byłem z tobą, fajnie, że masz Ulfika, wychodzi ci na dobre, oby nigdy więcej. Pozdro. Ja od razu ten. Ważne. Ważne. Wow. Ważne. Nie jestem upalony, żeby nie było. Po prostu jest git, nie? Naprawdę. A ja naturalna dopaminka. Tak. Bezsteroidowa. Ja też, ja na przykład też nie jestem upierdolony, gdzie wielu ludzi tak powie. Ja po prostu jestem fez rozjebany, nie? Fez jestem, kurwa, obity, zmęczony, chce mi się żygać. Tylko już wam mówię dlaczego. Bo obiecałem widzom, że będę właśnie przynajmniej troszeczkę właśnie będę wam likował. Ulfik ogólnie przygotowuje się do walki. Sens, kurwa. Mega chuj, nie? Dziwny ziomek. To jest mega stary ten. Dziwny ziomek. Ulfik będzie miał walkę z... I Kuba trenuje u Przemka Szyszki i miał dzisiaj... Z Kubą Wawrzyniakiem biteczkę, z który się bije z Tomasz Hajczy na Cloud. O. Myślę, że to jest ten. Ja ogólnie nie, ja powiedziałem stary, że nawet wraz z comebackiem ja będę dużo likował. Czy z Clouda, czy z Fejmu, czy coś z Prima rzucę. To i tak każdemu działa dobrze. Strolowany nie. Nie strolowanym. Nie będzie już Fame Adamka? Nie. W sensie, że nie, że jakby to jest nieprawda, że nie będzie Fame. Na razie ma, jest w KSW walkę w boksie, tak. Ma z Mabedem Halidowym, moi drodzy. Z Leksiem nie, ani z Takefanem też nie. Co ty, Ulfik? Ty lubisz Takefana, nie? Tak, generalnie Nitro Community bardzo lubię. Więc tutaj jakby... No właśnie. Będziesz się bił z Testowironem. Testowiron. Testo. Ej. Ja muszę, teraz będę robił badanka, bo muszę sobie sprawdzić właśnie parametry, jak tam u mnie to wygląda, bo muszę zejść do 93 kilo, a jak wiecie, jestem na wspomagaczach, więc muszę sobie troszeczkę rzeczy pewnie u mnie pozmieniać, ale przede wszystkim szamę, bo teraz jestem na 3400 kaloriach, schodzę na 2600. Będę taki... Wysuszony. No, trochę się wysuszę. Ale suszę. Pierwszy raz od dawna. Rafek, zgadajcie, więc hopie, my tu jak będziemy gadać po śląsku, to nas nikt nie zrozumie. Ja większość nie poszaje, o co nam łazi. No. Nie jestem dalej na tych. Nie jestem dalej na keto. Nie jestem dalej na keto. Jestem na high carbie, normalnie na węglach. Posiłki przykładowe. Owsianka z rana, wrapy na obiad. Jajecznica na kolację, tłuszcze, węgle i białko w odpowiednich proporcjach. Nie podam wam procentowo, jak to wygląda u mnie, bo nie obliczę wam tego w głowie, ale... Gdzieś to jest rozpisane, ale ta. Nie pamiętam. Nie za hardkorowo 2600. Jak nie wejdę na 2600, to nie dam rady ściąć do tego czasu. Tak, żeby było git, nie? No dalej mi się wydaje, ogarnąłem nową klawę. Właśnie wchodząc do studia... Jak dzisiaj tak już odpalałem, mówię, ty kurwa, tej klawy nie kupiłem, bo po tej bitkach mi się kurwa już kompletnie odechciało, nie? Ej, hopie, czemu żeś, Mirek Pilecki, czemu ty godasz, że my są porobieni? Jak ty chyba nigdy nie był na melanżu. I co, byliście wczoraj w końcu na tym kebabiku? Nie byliśmy, stary, byliśmy w Maku. Bo wyjechaliśmy koło 11, tu jeszcze jest w ambasadzie Monika od Wardęgi i sobie z Moniką żeśmy gadali i tam ona miała jechać na Akademię Pana Kleksa do kina właśnie i ten, i dzisiaj właśnie gadałem z Wojtkiem, bo mi o tym przypomniał, zrobiliśmy event już i mówię, dzwonię do Moni, żeby nam ktoś ambasadę otworzył, bo nie mamy kluczy i Monia nie pojechała, tak więc pozdro dla Moni od Wardęgi, że otworzyła nam ambasadę i dzisiaj możemy zrobić przez tego streama. Przez to mamy streama. Generalnie stream miał być środa, w środa z tego co ja widział jest Glory Wall. Konferencja. Mocne. Dzisiaj też o tym pogadamy. Którą pewnie będziemy chcieli zobaczyć, więc streama nie będziemy robić. Tak.
co on taki rozbawiony, Baba Jaga. No kurde, zaraz pogadamy, nie? Jest git. Nowy main event. Kurwa, Bogzel, wiedziałem, że wrócić do fejn zawsze wierzę od początku. Pozdrów i Bogzel. Dzięki, Pozdro. Kamil Lipski 9-2. Akademia Pana Kleksa to... A to jest film, gdzie Alberto gra. Tak, tak. No ja też chciałem właśnie zobaczyć ten film, zważywszy na to, że gra tam raper Alberto i chciałem zobaczyć jego umiejętności aktorskie, ale no nie wiem, nie? Chyba dobrze się zaprezentował w tym filmie, bo sam był podjarany tym filmem i właśnie, że to też jakieś jego pierwsze podrygi, nie? Więc dla Alberta bym zobaczył. Bo widzę, piszą, że Pan Kleks dopiero 5 stycznia, no ale... Ale to jest przedpremiera. Przedpremierowo był już dzisiaj tam dla niektórych osób, nie? Tak. Ej, chłopie, w ogóle musimy widzom opowiedzieć o nadchodzącej konfrontacji, nie? No. Bo jest pomysł właśnie na konfrontację. Padliśmy na taki plan, że wiadomo, że influencerzy to jest jedno, nie? Bo no aferki jakby to jest taki program, gdzie popularne osoby, tak, trendujące, wiadomo. Dokładnie. Wiadomo. Ale wpadliśmy też na pomysł właśnie, czy kto to ten powiedział? Koder od Miłosza, nie? Nie pamiętam, kto to powiedział. Ktoś wymyślił, że może na przykład, żeby spotkał się ze sobą jakiś drillowiec, nie? I wtedy na przykład siedzi sobie po lewej drillowiec, a po prawej jakiś gość, który na przykład mega nie lubi drillowców spod złotych tarasów, nie? Jakiś to skulak. Jakiś skulak. I na przykład, nie wiem, że drillowiec opowiada, na czym to wszystko polega. Mają normalnie telefony i normalnych ludzi po prostu, którzy są w danym tym. Normalnie możecie jebać wtedy, kurwa. Tak, możecie normalnie jebać telefonami ten, ale... Ale gówno wiedziałem. Tak, wiedziałem, ale jest jeszcze jedna opcja na przykład, bo to nie tylko ten, nie? Ale na przykład mogłaby się tu spotkać, może się tu spotkać jakaś osoba... poglądów prawicowych, poglądów lewicowych. Dokładnie, nie? Albo na przykład weganin, nie? Z gościem, który nie lubi weganów, nie? I na przykład uważa, że powinno się jeść mięso, że to jest jedyne co... Ten, taki na przykład twój psychopatyczny gość, mięsożerca. No skrajności generalnie. Skrajności. Nie? I oni na przykład wiecie, że na przykład gość, który kocha rap, nie? I na przykład nie widzi nic poza tym i ciśnie disco polowców i na przykład chłop, który jest totalnie jakby disco polo fanem i no... Jest na to pomysł, zrobimy na przykład, z tym drillowcem na pewno można zrobić, bo to będzie też zabawne, jak przyjdzie ziomek w kominiarce i zacznie być takim, wiecie, no, mocno przewiezionym gościem, kontra jakiś tam właśnie chłop antydrillowiec, który... Mergani Sabir, dokładnie, Marcelo. Więc uwierzcie, że... Masny Ben Boxdel. Zaufajcie nam, że to będzie zabawne i będzie show, nie? A tak naprawdę jakby wcale to nie musi być influencer, bo... Dużo jest takich ludzi, którzy robią show i są lepsi niż influencerzy, bo influencerzy to jak tutaj usiądą, jak mamy takiego Marconia, no to wiadomo, że on się odkręci, Tyburcy się odkręcą i zrobią dym, nie? Ale jak tutaj zaprosicie takich influencerów, którzy wiecie, mają ze sobą konfrontację, oni zaraz zbiją piątkę, bo po co im to jest na ten, nie? A takich właśnie osoby, które mają swoje poglądy i na przykład nie idzie ich złamać w żaden sposób, dla mnie jest to ciekawsze, nie? No nie, no TDIP, ja wiadomo, że to było mocne, nie? Ale... Takie spotkanie jest nie do zorganizowania, jeżeli w tle nie ma jakiejś walki i dużych pieniędzy, nie? Chociaż z tego co wiem, to PA i tak nie chce, nie? TD już bardziej. Multipalów. Kurwa. Też nie do ogarnięcia, nie? Jest mnóstwo zajebistych tych. No Denis na przykład Załęcki z Natanem Marconiem uważam, że bez problemu jakby to i tak się wydarzy, nie? Tylko to też jakby tutaj już jest... Wojtek Gola Vibe, tu musi być w federacji, w pay-per-view. No musi być w pay-per-view, no nie, no kurwa, my tutaj też nie mamy, no tam jest pewniak, że będą się pizgać, nie? No ta. To jest raczej pewniak, że... Nie, no rozwaliłby się ten. No rozjebałoby się studio, ta. Moi drodzy, no w wielkim skrócie, kurwa. Siemanko panowie, zaczynam się dietę, jakiś żadna Starbucks. Nie, no ja powiem ci stary, że ja zacząłem sobie od gotowania, nie? Jak zaczniesz sobie robić szamę samemu, to zaczniesz doceniać to, ile pracy wkładasz na przykład w te żarcie, nie? W samo zrobienie tego jedzenia. A ja i tak robiłem proste produkty, jakieś prostą szamę. Smażysz kurczaka,
nakładasz do pojemników i sobie to jesz i masz to przygotowane, więc tak można zacząć. Później zacząłem chodzić z psem jakoś na dłuższe spacery. Nie, że w ogóle nie chodziłem, ale raczej to moja była kobieta, z którą już nie jestem. Ona głównie zajmowała się Benkiem w takim stylu, jakby, że go wyprowadzała, że chodziła z nim na spacery. Ja to byłem wtedy leniem 140-kilowym, któremu się nie chciało za dużo. A dzisiaj z psiakiem biegam na przykład i to ja go zamęczam i zajeżdżam. I on potem przychodzi do domu, kładzie się do końca, język i leży, nie? Generalnie uważam, że robienie kroków jest ważne dosyć. Jeszcze raz? Robienie kroków jest ważne. No, nieplanowana aktywność fizyczna, 10 tysięcy kroków plus. Ja robię około 10-11 tak w ciągu dnia. No i jakiś trening, wiadomo, nie? Nie trzeba się zajeżdżać też, nie? Jak nie macie jakichś przygotowań, ale u mnie to są jakieś tarcze. Ulfik na przykład się zajeżdża teraz okrutnie. No Szyszka go zajeżdża tlenowo, bo musi kondycyjnie wyrobić, nie? No ale jest padaka, nie? W sensie, nie no, jest padaka taka, że się czuje po tym. Na samych treningach jest zajebiście. Ale jest padaka po już jest dramat, nie? Znaczy ty tak, ty przede wszystkim dopiero zobaczyłeś, nie? Boxy, jest szansa, żebyś dorzucił coś na licytację na Franka, który jest po ciężkim wypadku, 13 lat, a od 6 miesięcy grał w Akademii Śląska Wrocław. Tylko ja nie będę ukrywał, że ten, że jakby na luzie, ale jak ja ci to teraz dam, nie? Nawet nie mam linku. Musiałbyś napisać do Kuby i to jest hardcore, nie? Bo do nas mnóstwo ludzi pisze o takie rzeczy, jakieś itemki i tak dalej. No teraz na przykład robimy wyprawę do Diozu, tak. Bo obiecaliśmy, tak jak po bitej śmietance, dwa obiecałem 40 tysięcy na Dioz. Jedziemy zawieś dla Diozu, tam trzeba kupić pralkę, więc się tam ugadałem właśnie z chłopakami, że i zamówimy praleczkę. Sie, i sobie... no już jest wszystko w kontakcie. Tak, nie? W środę o godzinie 14 jesteśmy w Diozie w Wojtyszkach. Jak ktoś tam za łodzią, jak ktoś się chce złapać czy coś, to wpadajcie. Jak ktoś chce, nie wiem, się złapać w Diozie, no to będziemy o godzinie 14 Wojtyszki za łodzią. Wpadajcie na luziku. Pogadamy, zbijemy piątkę. Ja tam jadę też, wiecie, troszeczkę pomóc, no bo takie samo zostawienie hajsu to jest zbyt proste, nie? Fajnie byłoby zobaczyć, jak tam wygląda to po prostu z tej perspektywy diozowców, czyli jak to, no też jakby... No od środka jak to wygląda. I przeskanować, jak to wygląda, nie? No bo wiadomo, że też były jakieś aferki z diozem i tak dalej, więc chcemy zobaczyć też, czy to rzeczywiście, czy oni tam naprawdę, wiecie... Czy tam jest hardcore i tak dalej. Znaczy, nie? Dios u nas w aferkach ma być. Dios będzie u nas w aferkach. Mają być telefony, więc tak, na pewno będą tutaj tłumaczone, bo tak Oszoty napisał, tak. Że niech najpierw się wytłumaczą, co jest wygrane i tak dalej. No, myślę, tak. Że wtedy będzie czas na to, żeby to wyjaśnić. Nie? Remig już napisał, na zwierzęta tak, na ludzi nie, słabo. No ale widzisz, Remig, no ja na przykład kocham wszystkie zwierzęta, ludzi... Wszystkich niekoniecznie, nie? Ale oczywiście, że tutaj teraz też zajebałem trochę ironii, ale różne są akcje. No ja akurat przekazuję na Dios, stary, nie? No taki cel sobie wybrałem i to chcę dać. No ja kocham psiaki, nie? Mam psy też, więc jakby no nikt nie może mi teraz, nie wiem, powiedzieć, że czemu kurwa ten, nie? Czemu nie na ludzi, tylko dać na zwierzęta? No chcę dać na zwierzęta. No fajnie, że w ogóle, nie? No jest właśnie, jakby nie? Pomoc. No dam na zwierzaki niezależnie od tego, co ktoś pomyśli. No. Chcę zwierzakom dać. I dam, nieważne. Zrobili streama i odpalcie Kevin sam w domu? Ja robimy ten. Robimy, kurwa, streama w Wigilię, ale chyba bez Kevina. Jak można się dopierdalać do czyjegoś portfela i wymagać, żeby pomagać? No, o to chodzi, nie? Liczy się inicjatywa. Tym bardziej, że jest już lepiej i wizerunkowo też jest dużo lepiej. Więc na pewno zmniejszy się liczba ludzi, która będzie myśleć, że to jest znowu jakiś wybielacz. A ja bym chciał cały czas jakby robić te akcje, żeby też pokazać, że ten, nie? Że to nie jest takie, że to nie było robione tylko po to, bo już moglibyśmy zrezygnować, jakbyśmy byli chujami i po prostu robić, co robiliśmy, a wypadałoby jakby trzymać to, nie? Budda tak robi i to mu oddaje. Więc fajnie zrobi dobre rzeczy, to jest spoko, kurwa. A najgorsze jest to, jak ktoś mówi właśnie, że jak pomagasz, to jest źle, bo się wybielasz, a jak nie pomagasz, to też jest źle, bo nie pomagasz. To jest, kurwa, nie wiem, nie? Moderatorzy, podlinkujcie to, ten, z tego do Nate'a. pomagam.pl/E7MW33 Wigilia o 21:00. Widziałeś w ogóle? Była mała sprutka na Twitterze odnośnie Wigilii. Że mamy tego nie robić w Wigilię. Że nie mamy tego nie robić w Wigilię, ale Gregor stanął w naszej obronie. Tak? Gregor G3. W ogóle napisał
podobnie, że o 21:00 czy się łapiemy na podcast na Twitterze, bo on będzie robił też jakieś tam pytanka zadać, ale nie ten, ale nie wiem czy, no będziemy raczej robić streama, więc chyba na ten podcast się dzisiaj nie złapiemy, ale może się złapiemy za jakiś czas. Chyba, że będzie to trwało, no to wtedy wpadnę. W każdym razie, no, Greg stanął w obronie, bo ktoś napisał, że Wigilia to powinno się z rodzinami spędzać, nie? Tylko, że o godzinie 21:00 teoretycznie już masz luz, nie? No bo już jesteś tak, po kolacji wigilijnej, prezenty spod choinki sobie wziąłeś, już jesteś po opłatku. No, o której zaczynasz jeść zawsze Wigilię w domu? Ja zawsze koło 17:00. Koło 17:00. 16:17, to już był taki czas. No i potem, że robi się ciemno po prostu. Tak. I potem jak już wiadomo, masz ziomali i idziesz na pasterkę, nie wiem, do kościoła, albo idziesz na pasterkę się najebać, albo spalić wąsa na przykład, nie? No to ten, no to niektórzy na przykład tego nie mają, no to o 21:00 mogą sobie na przykład z nami usiąść i sobie tutaj posiedzimy, nie? No. Ja odpalę kielonka jakiegoś, bo w Wigilii obiecałem, że sobie że się napiję. Ulfi, myślę, że no ty akurat nie powinieneś, bo masz treningi, więc będę cię od tego odciągał, ale no raczej, to będzie twoja decyzja. Raczej symbolicznie, nie? Bo ja i tak, ja już długo nie piję. Tak. Zwłaszczam, że pewnie dwie kapy ja będę poskładany. No i git. I ten, nie? I o, promocja. No, w każdym razie ten, w każdym razie... Będzie wuda, będzie. Tak. Ratatuj, ja tutaj nie mówię, a dobra, czemu ja się przyjmuję w ogóle, że ktoś mi mówi? Nie wiem, nie wiem. Po chuja się tym przyjmuję, nie? Ej, z Rutino. Rutino z Corbin się odpala. No, już git. Kurwa. Czemu ten mic? O. Więc 21-24 grudnia się odpalamy. Sobie posiedzimy. Pierwszy, no, drugi dzień świąt, ta. No nas nie ma. Prezentuj ci na kolację, znaczy inaczej, w ogóle zrobimy sobie kolację wigilijną właśnie o 21:00. No tak, więc tak. Nie jemy i no nie, no, robimy, siadamy głodni. Robimy normalnie, kurwa. W ogóle musimy zrobić świąteczną tą, świąteczny design tutaj, pokupować no, jakieś, kurwa, znaczy, ja ogólnie, fajnie byłoby tu wprowadzić choinkę, ale kupimy małą. Nie, jaką, wiesz, jest, wiesz jaką sobie zrobimy? Nie mam pojęcia. Ale zrobimy sobie taką choinkę, że ona będzie gdzieś tutaj, taka zamiast koło Fortuny na przykład. I ona wtedy będzie w kadrę. Rocky napisał. A Rocky'ego znam, on dużo shortuje nas. Shortuje i shotuje też. Od której do której będziecie Wojtyszka? Jestem z Śradza i moim... Od 14:00, stary, nie wiem, myślę, że z 2 godziny tam będziemy minimum. 2-3 godziny, nie? Na pewno wyprowadzimy psy. Będziemy w gumiakach, więc jak ktoś by chciał pomóc... No z Diozem tego nie dogadywałem, ale jak ktoś chce, to może się ten ubrać w jakieś ciuchy do upierdolenia. Może będzie coś do zrobienia, nie? To jak chcecie, to możemy, nie wiem, jakąś ekipą po prostu tam wlecieć i trochę posaportować. No ja jakby, mimo że jest comeback do fame, to The Goat'a dalej będziemy prowadzić. I no to też będzie jakby jeden z takich materiałów, który robimy. No żeby być transparentnym, musimy uwiecznić to, że tam byliśmy i to wpłaciliśmy, nie? To też, żeby nie było, że to jest na pokaz. Tylko, że zostało to oddane, bo żeby później mi ktoś... No nikt nie pierdolił, nie? No. To o to też chodzi, nie? Co jeszcze? No ale tak to generalnie głównie na aferkach, nie? Teraz skupienie chyba, żeby robić streamy przynajmniej do końca roku, żeby tą regularność utrzymywać. Do końca roku myślę, że na pewno ten wigilijny, na pewno ten środowy jeszcze zrobimy, ten z... Bo to jest ogólnie aferki special, nie? Event z okazji... W środę jest Glory Wall. W środę jest a to w środę nie robimy, to w czwartek zrobimy. No, pewnie w czwartek. Tak. Ktoś się jeszcze pytał o tę rozmowę z Wardęgą. Gadałem z Sylwkiem dzisiaj i też jakby będzie to zrobione. Nie rezygnujemy z tego. Nie wiem już, czy w tym roku, czy w następnym, czy w styczniu, ale też jakby dla takiego po prostu, dla takiej rozmowy publicznej pierwszej gdzieś, no to zrobimy z Sylwkiem i to też będzie. No i co? Chyba możemy przejść do pierwszych newsów. Widzę. Możemy. Na mailu masz konspekt. Dobra. Elegancki. I na pewno musimy kupić Ulfik ten, tą no, klawiaturkę. Klawę to ja, no jutro nie mam nic innego oprócz treningu, więc... Odpalę na ręce. Więc jutro będę robił wszystkie takie pierdoły. Jutro też muszę pojechać na zakupy jakieś świąteczne, żeby ciuchy kupić na ten pierwszy, drugi dzień świąt. Jakieś bardziej eleganckie, kurwa, do rodziny w bluzie nie pojadę, bo... Trzeba, widzą mnie raz na rok, to niech mnie widzą eleganckiego, nie? Wyżak. Ja ostatnio ogólnie w ogóle mega zmieniłeś stylówkę, stary, że stałeś się bardziej elegancką osobą.
Ej, na fejmie w ogóle. No, cały czas jesteś teraz na elegancko. Na fejmie odjebałem. Zmień pasek, bo masz wczorajszy. Wiem, Karolek, ale ten. To nam ale... zawsze Zyrox zmienia, a Zyrox, Zyroxa nie ma dzisiaj, moi drodzy. Dokładnie. Jesteśmy sami, jesteśmy opuszczeni. Dobra, ja sobie jeszcze wezmę ten. O, witam. O kurwa, w ogóle nie widziałem, że jest nas prawie 27 tysięcy na streamie. Sorry. Ale ten. O, czemu mi tak noga lata? No kurwa, nie wiem. Bogzel, błagam, powiedz, gruby wstawaj. Gruby wstawaj. Nie kupiliśmy klawiatury. Prawie 27 tysięcy ludzi. Wow, nice. Jak ktoś jest nowy, to subujcie i klikajcie dzwona. Ale jak nie chcecie, to luz. Bo wódz wrócił do domu, Margu. Co robiłeś na początku chudnięcia? Na początku, no to jak gadałem, zacząłem gotować, później spacerki, później treningi, później jakby hybryda wszystkiego, nie? A teraz już taki nawyk trochę. Też, żeby nie było, ja się też tak nie spuszczam nad tym, że trzymam te makro cały czas, nie? Bo ja biorę pod uwagę bilans tygodniowy. Jak od poniedziałku do niedzieli mam na przykład deficyt na poziomie 4,5 kalorii i nie muszę się spinać z tym, że tam, nie wiem, zbijam wagę czy coś, to do jakiejś walki, no to sobie potrafię pozwolić na kawałek pizzy czy jakiegoś drwala zjeść i tak dalej, ale no nie wolno przesadzać. Im więcej jesz, tym większa szansa, że będziesz grubnąć, nie? To jest biologia? Biologia, nie? Nie fizyka. Wypowiecie się na temat skwierzyny, sytuacja z policjantem. Sierżant Bagieta, zapraszam serdecznie. Oglądałem to wczoraj, tak pobieżnie. No mocna afera, nie? Co z GOATS? Co tam wrzuca? Na razie, coś co wrzucają, nie? Na razie temat GOATS-ów bym zostawił zaparkowany, nie? Skomentujesz komentowanie twojej walki Nitro? Chyba przesadził trochę. Oglądałem. A co Nitro powiedział? No tak dla beki gadał, wiesz, że na przykład, że Bogzel już no tlenowo ciężko, teraz dostaje prosty, tu coś, wiesz, no tak dla beki, nie? A później jak pokonałem Ksajo, no, to też mówił tak, wiesz, tak, że jakby nawet widać było po nim, że trochę zrobiło to na nim wrażenie, ale dalej komentował w tym śmiesznym stylu. Nie, to było takie, no dla beki to robił. No. No przecież to jakby ty się z nim trochę chyba lubisz, nie? No tak, on mi dzisiaj w ogóle powiedział, wysłał głosówkę i mi nagrał, że... Nitro skomentował w ogóle dzisiejszy post git. Ulfik trenuje. Czyżby zestawieniem Ulfik kontra King Ludwiczek? Nie. Nie, moi drodzy. Ktoś bardziej wymagający na pewno. No offense Ludwiczek, nie? Ale no ta osoba na pewno jest bardziej wymagająca od razu, nie? No tak. Pozdrowisz Zawiechę, bo leży zajechany w domu, co? To pozdrawiamy. Pozdro Zawiecha. Powiedz, czemu Federacja się w taki sposób nie przedstawił podczas pierwszego statementu, że tymczasowo cię oddalają z zarządu, tylko tak budowali. Wiesz co? Już na ten temat się tam raz wypowiadałem, musiałbym to rozszerzyć, a już obiecałem, że nie będę poruszał tematu jednej osoby i nie chcę. Serio. Nie wracajmy już do tego. Ale i tak muszę powiedzieć, że no tak, ja chcę, żeby być szczerym, tak na maksa, nie? To wiadomo, że tutaj było też trochę czekane, nie? I kurwa, ja nie będę. Ja już nie chcę, nie? Po prostu robić młynu, kurwa, i bo to jest za dużo tego, nie? Za dużo tych wszystkich takich tej mgły, tego obchodzenia tych tematów, nie? Tak szczerze wystarczyło po prostu, nie wiem, no. Ja też pamiętajcie, że jestem 20% udziałowcem, nie? Nie mogę mówić wszystkiego. I planów, i strategii, i tak dalej, nie? Ale dużo, no dużo jakby miało to na mnie wpływ, nie? Jak nie mogłem wyjść i powiedzieć, zróbcie pierdolony hałas. Jak gdzieś tam byłem z tyłu i wiesz, patrzę na Wojtaza, był też mały ból dupy, no bo to jest naturalne chyba, nie? Że jakaś tam w sercu się odpalała taka, że ta, że kurwa mać, zawsze wychodziłem do tego oktagonu, nie? Że ten, no jakby, no nic, no jakby musiałem zabulić za te błędy stary z przyszłości, które zrobiłem, bo to nie jest tak, że dostałem w pierdol za coś, wiecie o co chodzi? I nigdy nie powiem, że to było za darmo. Bo nie było. Bo odwaliłem po prostu głupoty za mało lata i dostałem karę po prostu za to, adekwatną.
I tyle. Ale smutno mi było, nie? Jak ten, jak właśnie, jak mi najbardziej, jak właśnie wiecie, ten dystans firmy, gdzie właśnie ten, no, już wiecie o co chodzi, nie? Najgorsze było to właśnie, jak tam byłem na tej gali, widziałem, że Wojtek był na tym, w tym i właśnie ci ludzie, że on tak krzyczy, to było takie, wiecie o co chodzi, nie? Nostalgia złapała. Nostalgiczne, nie? Siemanko, głupia prośba, ale mój przyjaciel ma urki. Głupia prośba, ale mój przyjaciel ma urki 22 grudnia i chcę mu sprawić radość, żebyście mu złożyli życzenia, a ja sobie zaszotuję. No dobra, jak on się nazywa? Mateo, no w każdym razie życzymy twojemu ziomkowi na 22 grudnia, kiedy jak ma urodziny, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Nazywa się Szymon i kocha muzykę. Więc tak, Szymonie, który kochasz muzykę, pozdrawiamy cię i życzymy ci wszystkiego dobrego w dniu twoich urodzin. Ulfik Norman 100%. Nie, stary. Ktoś bardziej wymagający. Ktoś bardziej wymagający. Pasta. Ej, ciekawe, czy wygrałby Pasta z Normanem na przykład, nie? Nie wiem, no na razie mam nadzieję, że ja, kurwa, to jakkolwiek się pokaże. Nie wiem, ale ogólnie w ogóle... Bo to jest, powiem wam, to jest najgłupszy pomysł, kurwa, w moim życiu, nie? Powiem wam, widzowie, historię o Pasternaku, wampirze. Nie Rafale, tylko Michale, nie? Jest po gali, już jesteśmy w hotelu i jest wampir właśnie, taki obity, nie? Po zadorze. On tam, no, jakby wiadomo, wygrał Pasta, nie? Ale dostał też swoje. Jest taki obity, nie? No i idzie tam gdzieś do stolika. On chyba nie pije, nie wiem, czy on pije. Chyba piwko pije. Ale chyba pił sobie piwko. I za każdym razem, jak się kończy gala, to mam takie wrażenie, że Michał chciałby, żebyśmy razem na przykład przynajmniej godzinę sobie przybiglowali, nie? Bo on zawsze mówi, że tam czekał, a ja zawsze tam chodzę w takim chaosie, wiesz, ja zawsze, z ludźmi, bo ja ogólnie jestem taki, że ja właśnie zbijam piątkę, idę do kogoś innego pogadać, bo jest tak dużo ludzi, że po prostu z każdym fajnie jest, no nie widziało się, nie? I wiesz, się gada. Każdy tam już chleje jak gdzieś tam, albo nie wiem, pije, robi sobie tam jakieś swoje rzeczy. A ja zawsze sobie chodzę od stolika do stolika. Ktoś mnie woła, idę, nie? Idę do bandury, nie? Tu mnie woła Tuszol. Tu mnie woła ktoś inny. Tu Mergani na przykład, dawaj, coś tam. I siema Snoopy, Baxon, kiedy jakieś walki o pas? Nie wiem. I muszę właśnie z Pastą kiedyś zajebać seteczkę, nie? Bo kiedyś miałem z nim właśnie zrobić taki mini after i nie zrobiliśmy, nie? Pasta bardzo w porze. A on jest mega spoko, nie? Jest mega w porze, mega dobry zawodnik. Wyzwanie. Ale cóż. A może środowy streamek z konferencji Glory World? Nie, stary, nie, bo ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć tak właśnie, żeby nie skupiać się znaczy, na ja wam to powiem, komentować. No, chcę to zobaczyć, bo to jest coś nowego i właśnie mnie to ciekawi po prostu. Si, a wtedy mam tak, ale że... to się da bardzo łatwo wytłumaczyć, dlaczego my na aferkach i nasze oglądanie, kurwa, konferencji czy streamów innych nie oddaje, bo my nie mamy takiego studia typowo przy kompie, że my sobie nakładamy sławy i sobie oglądamy i mamy wyjebane. Tylko u nas byłby przegłos, co chwilę by trzeba było echo. My byśmy chuja słyszeli, bo musiałoby być to cicho. Bramka szumów no nie zbiera tego tak, jak my chcemy, bo kiedyś już to próbowaliśmy na starym studio. Więc oglądanie na aferkach jest po prostu bezsensowne. Karczu Hotpay. Super, że wróciłeś tam, gdzie twoje miejsce. Trzymaj się, Buczku. Dzięki, Karczu. Pozdrawiam. Właściciel Hotpay. Pozdrawiam. Ej, no dobra, o to mogę wam powiedzieć na przykład, jak u mnie to wygląda. Z takiej perspektywy, jak na przykład sobie analizuję konkurencję jakąś, albo na przykład jakieś nowe twory, bo był na przykład Alko Masters, to też było jakby coś innego niż Friki, tylko właśnie w piciu, nie? No to też na przykład miałem coś takiego, że kurwa, musimy to zobaczyć co to jest. Mhm. Że niektórzy na przykład myślą, że coś nie wypali i tak dalej, a ja uważam, że właśnie zawsze trzeba zobaczyć, nie? Że zawsze trzeba przeanalizować. Wiadomo, że sobie rozkminiasz to w ten sposób, że kurde, no jakby to może nie mieć przyszłości, albo że to nie wyjdzie i tak dalej, ale jednak zawsze warto zobaczyć, bo może coś zaskoczy, nie?
Lawryn, mam małe marzenie. Spotkać się z wami w realu, pogadać 5 minut, zrobić foto, ale pracuję za granicą. Nie mam czasu na jakiś event, żeby was spotkać. Mega lipa, dużo zdrówka dla was. Pozdro Lawryn. Pozdro najlepiej na jakiś, jak na jakimś evencie, to chyba Fame, nie? Ta. No tam chyba najłatwiej spotkać. No tam zawsze je będę, nie? Więc tam możesz, no ewentualnie teraz będę w Wojtyszkach, w Diozie. Tak więc w środę o 14. Tak więc tam też możesz mnie spotkać, jeśli jesteś za granicą, ale dzięki, Byku, pozdrawiam. Więc ja sobie zawsze to tak analizuję i na przykład Glory Wall jest też nowym tworem. Będzie to polegać na tej ścianie wspinaczkowej i chcę to zobaczyć po prostu. I a czy jestem ciekawy zamysłu tego samych tych brudów i tak dalej, o co z tym będzie chodzić, więc ja bardziej dlatego to będę oglądał, nie? No i ja chcę też zobaczyć, no, bo ja sobie na przykład z produkcją gadam wtedy, nie? Mhm. Że ludźmi, którzy są odpowiedzialni za coś. Tam widziałem, że będą jakieś platformy, które będą się tak, poruszać. Tak, one wjeżdżają do góry i no. Więc no, mnie to ciekawi, nie? Teraz na przykład będziemy odpowiedzialni za produkcję IRL-i, bo Budda robi fajną rzecz właśnie na loterii i mu w tym pomogę, że no, zresztą do tego wam nie powiem akurat. Mimo że obiecałem, że będę dedykował, to możecie powiedzieć, ale gdzieś ciebie. Ale no, to jest coś takiego, że jakby on też nie wiem, czy chce, żebym to mówił, ale tam będzie coś fajnego na tym loteryjnym live'ie. Coś z samochodami właśnie, że coś pojedzie. I tam będą też jakby kamery, które będą transmitować obraz. Zobaczycie, to też całkiem spoko. Coś nowego. Sprawa, no. Dostaliśmy donate za 5 dyszek. No. Żebyśmy odpalili muzykę w tle, bo jak gra się ogląda na soundbarze, to później laguje. Żeby w tle zawsze leciała jakaś muzyczka. I generalnie temat jest taki, że bez problemu możemy to zrobić, jak będzie Xerox. Bo Xerox to wtedy słyszy ze strony takiej systemowej. My tego też nie słyszymy, nie? Okej. Okay. Czyli co, przyciszamy? Nie, no my nie mamy muzyki w tle. Tu chodzi o to, że jakby była muzyka w tle, nie wiem, jak będzie Xerox na jakimś streamie, to tak możemy się umówić, że będzie coś tam przygrywało w tle. Okej. Okay. Supra będzie jechać do... czyli on to mówił na odcinku. Dobra, no to okej. Okay. No to jak on to powiedział, to wam powiem. No właśnie, to będzie tak działać, że po prostu samochód z pierwszej loterii, w sensie pierwsza nagroda loteryjna od Buddy będzie jechać już do właściciela. No i tam będzie już IRL po prostu i będzie co chwilę jakby przeskok właśnie na transmisji, że po prostu będzie pokazane to, jak wiecie, jak ona jedzie. Tam podejrzewam się, będą działy różne rzeczy i ta Supra dojedzie do gościa i będzie jego reakcja na żywo po prostu. Nie mówił, ale się domyślam. No. No, ale tam jest jeszcze tam są fajne takie kreatywne tematy, kreatywne pomysły, które jeszcze trzeba dopieścić, dlatego też nie mówię o wszystkim, żeby nie overhypować, no ale jakby główny zamysł jest taki, nie? Więc to będzie. Hejka panowie, ktoś mówi, nie mówił. Leak. No i chuj, no to macie leak. Nie mówił. Nikt się nie obrazi. Dobra, no się nie obrazi. Się zdarzyło, no. Powiedział, co wiedział. Dobra, bo wiecie, że mi łatwo w chuja zrobić. Lik. Pozdrawiam Jaworzyńców, pozdrawiam. Dobra. Nie, tutaj ten. Twój fan, wróciłeś do FMA? Bez chyba do ciebie. Dobra, to przejdźmy sobie w takim razie do pierwszy news. Pierwszy news. Jak jesteście nowi, subujcie. Lajkujcie. Lajkujcie. Dokładnie. Tego typu. Hej Miał, mam bardzo dużą prośbę do ciebie. Mógłbyś tylko na szybciutko przeczytać sobie wiadomość ode mnie na IG. Bardzo ważne, pisałem 3 godziny temu. Ulfik, jak mi podładujesz telefon, to... Tylko nie mam czym cię podładować, mordo, bo nie mamy tutaj żadnej ładowarki. No to będzie ciężko. Będzie ciężko. Siema, po pierwsze wielkie gratulacje za wrócenie do organizacji Fame MMA. Pozdrówcie mojego brata Maćka. Pozdrawiamy Maćka. I teraz mówił, że jak ktoś relatywnie blisko będzie mieszkał, to zwycięzcy Supry przywiozą do studia. No tylko, no właśnie. I to jeszcze zanim pójdę do tego tematu, statementu, to studio jest w Łodzi. Więc teoretycznie... Środek Polski jest bardzo duża szansa, że to nawet da się obliczyć. Że no wiadomo, że to jest wszystko kwestia losu, nie?
ale da się to tak obliczyć, żeby tam w trakcie tej loterii te 2-3 godziny, nawet 4, że to auto dojedzie mimo wszystko. No chyba, że ktoś naprawdę, kurwa, mieszka gdzieś... W Szczecinie. No gdzieś turbo przy przykład granicy, Szczecin, no to do Szczecina ciężko, już nie? Lipa, nie? To jest tak. Ile? 7. No ale wiesz, może być, że jedzie, a później się skończy live na przykład i jak dojedzie, no to najwyżej, nie wiem, jakaś storka czy cokolwiek, żeby jeszcze było to jakby gorące, nie? Bo tu wszystko opiera się na tym, że to musi być hot w danym momencie, nie? Jak to już by było na drugi, trzeci dzień, to już nie jest takie jakby... Tak. To tak już nie grzeje, jak to jest w trakcie transmisji, nie? Rutina Scorbin. Kurwa, czemu tak jest, nie? Nie wiem, no zmienić? Mogę ci znowu to zmienić. Ale nie, bo tu trzeba manuala, stary, zrobić. To nie może być autofocus, ani nie może być zaznaczenie targeting. No ale ty miałeś manuala. Co? Ty miałeś manuala. Przez pewien moment. No, jak miałeś manuala, to też się wypierdalał. No wiem, ale mniej niż bo to, się, bo ty się ruszasz. Bo ja się i tak ruszam chyba tylko tak, nie? Nie, na boki też. No ale... to akurat tutaj by nie przeszkadzało. Dobra, zrobimy też kieło. Dobra, luz. Na nowy rok. Ty nadal będziesz siedział koło goli na fame jako włodarz. No jo, nie? No chyba wracę. Dobra, przejdźmy do tego newsa. Dobra. Moi drodzy, gdzieś się wydarzyło. Mamy oświadczenie ze strony Fame, które zostało dzisiaj wrzucone. Instagram from Meta. 167 koła lajków. Prawie 3000 komentarzy. No po prostu jakby... Po prostu wracamy. Dzisiaj bardzo z tego powodu cieszę. I może nie będę was oszukiwał, że i tak supportowałem za kulisem, nie? Ale kurwa, tak jak powiedziałeś, no nie było, ale tak jak powiedziałeś, nie było cię w studiu na żadnym programie. Kurwa, sam jeździłem na te programy. Ale supportowałem i nie chcę, żeby nie chcę, żeby ktoś był robiony w chuja, nie chcę, żeby był ktoś ściemniany, że no niby nie było, niby cię nie było, a jednak byłeś i tak dalej, no gdzieś tam byłem w tle, nie? Bóg tak chciał. Nikt się tego nie spodziewał. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. No co mogę powiedzieć, nie? Fajne uczucie. Ufik na pewno, jeżeli chodzi o prowadzenie influenceriady, to... Zostaje. Na influenceriadę zostaje, face to face cage'a przegadamy, kurwa. Ale... Ej, kto to? Piesek. To Damka? No albo Aria. Okay. Pieski Wardęgi są na ambasadzie, bo Sylwek jest na Islandii. No. Siema, Boxer Ulfik, wpadnijcie w pieniny na skituri. Zajebista zajawka. Ja wiem, ja jeździłem na skuterach. W Rumunii. Ja nie Rumunian. Romanian Cage. O właśnie, Romanian Cage wraca. No z mojej strony mogę wam powiedzieć, że na pewno, jeżeli chodzi o Fame, to chciałbym prowadzić trochę udziwnień. Udziwnień? Trochę udziwnień. Chciałbym trochę zmienić grę, bo przydałoby się trochę jakichś szokujących takich zestawień. No i na pewno bym chciał, żeby tu chcę się dalej bić, nie? Weź. Tu się chcę dalej bić i na pewno jak tylko będzie opcja, to będę. I tu zawsze za friko. Na BS-u będziesz się bił. Na BS-u będę, bo tak jak wiadomo, Fame w jakimś tam stopniu jest w sercu, to jest jeszcze w chuj też w sercu, nie? Bo to mi bardzo pomogło. Zlikowałeś. O, czyli Ulfik na zmywak, jo, na zmywak wracą. Czy widziałeś walkę Adamy Khalidow? Widziałem, ale widziałem, że też dużo ludzi nie nagrzało się na to. Nie wiem, jak wy macie. Proszę zobacz tą wiadomość, bo... Dobra, przegłębiam wiadomość, podesłałem do Ulfika. Pozdrawiam. Dobry. Możesz ten. 21 tysięcy komentarzy. Lajków.
First Face to Face, 21 ponad tysięcy polubień, zestawienie Adamek Kalidow. Oby małe rękawice, bo inaczej będzie to najnudniejsze zestawienie ever. Patrzcie, tutaj są komentarze, że ta walka nie elektryzuje. Z tego co widzę, feedback to nie tylko mnie, mocne 2 na 10. Oni teraz robią KSW Epic chyba i to będzie polegało na tym, że o, XTB KSW Epic, że normalnie dochodzi już teraz K1. Takie zaczyna się już trochę freakfightowanie. Znaczy no trochę to idzie w taką, jakby wiadomo, że będą bić się zawodowcy, ale tak jak w One Championship. Ale nie? No, że nie będzie stałej formuły, tak jak zawsze było w KSW, że tylko MMA. No i teraz pora na analizę statystyczną, bo myślę, że to jest okej. Bo ktoś w Fame chciał zrobić taką walkę. I wypadałoby tutaj się zapytać, bo jestem ciekawy. Fame zaszczędził. Czy elektryzuje was pojedynek Mamet Adamek? Tak, nie. Jestem ciekawy po prostu, bo trzeba wziąć pod uwagę, że community KSW to jest jedna sprawa. Pamiętajcie, że to jest freaków jest inna, walka, nie? W boksie, tak. W dużych rękawicach zapewne. Popatrz, 57% na nie i 45% na tak, 42% na tak. 4-4, 5-6 nie. 5-5, 4-5 na nie. Przy ponad 2000 głosów, które są zrobione w ciągu 15-20 sekund. Więc... W małych rękawicach fajna w sumie walka. I tak. Ale ona chyba jest w dużych. I tak. Jak się to zobaczy? Czy w małych rękawicach jest? Chyba nie ma jeszcze powiedziane. No musi być w małych, nie? No ja osobiście jestem bardziej kibicem freakowym, nie? Więc ja dużo chętniej obejrzałbym walkę. Mimo, że byłby to mismatch, Tomka, Adamka... Dziesiątka, czyli duże. Z jakimś Ferrarim, niż walkę z Mamedem, który jest legendą. No sorry, ja tak mam na przykład. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja chcę na przykład oglądać coś takiego głupkowatego, nie? Bo dla mnie to jest rozrywka. A tutaj na przykład mogę sobie zobaczyć... Jak to mawiał klasyk, nie ucina się kurze złotych jajc, no, PS chłopak. Nie elektryzuje mnie to aż tak, nie? Sportowy pojedynek, nie? O mama, ale Bogdan ludzi wykupiega, ale bardzo dobrze, że wróciłeś. Jak to mawiał klasyk, nie ucina się... Dzięki, sąsiad, pozdro. Liczę, że będzie opłatek tego 24. Imo, lepiej Don Diego kontra Adamek. No to zależy, no akurat niezależnie czy Don Diego, czy Khalidov, to wciąż jest takie sportowe, nie? No ja bym tutaj na przykład zobaczył Bandura Adamek, Ferrari Adamek. Free Fightera ze sportowca. Ferrari Adamek na przykład w MMA, nie? No ale to też jakby Tomek chyba nie chce się bić w MMA. On się nie będzie bić w MMA. Jest oświadczenie na IG Glory Wall i zróbcie walkę Bandura VS Adamek. Jest oświadczenie na IG Glory Wall. O! Muszę zobaczyć, bo tam jest akces z Yoshim, nie? Jest oświadczenie. Gdzie? Siema chłopaki, czy jest możliwość wysłać wam prezenty na święta? Napisałem do Ulfika na... Jak podobne oświadczenie. W związku z pojawiającymi się informacjami w środowisku influencerskim Federacja Glory Wall potwierdza, że jeden z zakontraktowanych już zawodników został pomówiony o czyn polegający na rzekomym złamaniu przepisów kodeksu karnego. Z uwagi na powagę sytuacji federacja oświadcza, iż przekazała już otrzymane zarzuty i pomówienie instytucjom ścigania, jednocześnie zrywa kontrakt z uczestnikiem w trybie natychmiastowym i wyklucza go z najbliższej gali. Federacja Glory Wall oświadcza również, iż nie jest to żaden z opublikowanych już zakontraktowanych uczestników. To kto to kurwa był? Dobrze, to... że wracasz boks i jodbac ludzi, co strają żarem w komentarzach. Wystarczająco już dostałeś... Szkoda, że Tomek nagrywa teraz. Reporter teraz nagrywa jakiś wywiad, bo właśnie chciałem do niego drędnąć odnośnie tego Yoshiego, nie? Ale myślę, że oni się wypowiedzą o tym, bo oni są tacy właśnie bardzo... nie no, oni na wszystko gadają w sumie. Dla nich to jest teraz ważne. Oni muszą odpowiadać na to wszystko in real time, nie?
bo to też buduje im zainteresowanie. Wiesz, o co chodzi. Trąba? Kto to by był? Nie, no chyba nie. Bo to nie jest ten. To nie jest żaden z opublikowanych już zakontraktowanych. A Trąba jest opublikowanym zawodnikiem? No jest, no był opublikowany, nie? Gdzie? No był tutaj przecież. Gdzie? No tu. A, faktycznie. No. Więc to na pewno nie chodzi o niego. Ale Take Fan nie jest opublikowany. Na YouTube wylądował w ciężkim stanie. Mieszkałam przez rok. Nie, no przecież był z Take Fanem, z ten zbliżenie na ten zegarek jest. Patrz, to i w prawo jeszcze jeden. To jest Trąba? No nie, to jest Trąba. A, no ale Take Fan też mi się wydaje, że był. Na YouTubie na pewno, bo było zbliżenie na zegarek nawet. I Nitro to komentował, bo ja to oglądałem, że zrobili zbliżenie na zegarek. Jak już mowa o lekach, to prawda, co Glory Wall. Pogali w hotelu, czynąłeś losowe nazwisko dla skojarzenia. Jak mowa o lekach, to prawda, mówiłem, czy dlaczego? Losowe nazwisko dla skojarzenia sytuacji, to pamiętałem pomiędzy innymi, dlaczego nie robisz. A nie, to nie wiem, o co ci teraz chodzi. Jest Glory Wall Take Fan. A nie, no to jest Take Fan. Okej, okay, dobra. A czemu jest ten? Jest Take Fan trailer, a na Instagramie nic nie ma o Take Fanie. Może mają tak, że później go ogłoszą na Insta. No tak, ale powinni właśnie maksymalizować ten, nie? Strategie są różne, wiesz. No tak, wiem, ale mogliby tutaj mimo wszystko dodać Take Fana, nie? No bo jak już dają go na YouTubie, to wiesz, rozszerzają to, nie? Ludzie z Instagrama przejdą na ten, nie? Zadzwoniłbym do Nitra, ale mam rozładowany telefon. No, ale znowu nie trąby, trąby na YouTubie nie ma, zobacz. Trąby, tam nie ma, jest tylko na miniaturce, ale jest pora przerwy milczenia, ale tutaj nie ma nic. No, ale jest ten, nie? Jest posłączony, stary, z trąbą. To on już jest na pewno, stary, wiesz. No tak, tak, tak. Cześć chłopaki, mam pytanie. Ponieważ kupiłem bilety na Fin 20 na sektor V1, czyli VIP, i nie widzę info, co jest zawarte. Jesteście w stanie mi na to odpowiedzieć? Bo są info. Napisz na Instagramie Pelipski. Nie, no na Fejema TV. Ale generalnie, jeśli chodzi o co jest VIP, mi się wydaje, że chyba catering. Dostęp do cateringu, do napoi. Nie wiem. Prowadzimy starta, potrzebny. Czemu ja tak herlam? Dawajcie, na pewno się dogadamy. Jak się. Dzięki Tubli. To do mnie. Pierwszy raz byłem na Gali Fame w Łodzi i na własne oczy zobaczyłem, jak wielka jest firma. Dzięki Fury. Czy będę prowadził programy na Fame? Na razie. Szalony dzwoni. Daj szalony. Siema szalony. Siema. No bo ja mam, no właśnie, bo mam rozładowany telefon, wiesz? Teraz mam live'a, 31 koła ludzi ogląda ponad. Mogę ci ten zadać pytanko? Dobra. Słuchajcie, jest na linii szalony reporter. Dwa pytania, bo było tak, oświadczenie jedno, nie? I nie możesz powiedzieć, o kogo chodzi, nie? Tego nie możemy powiedzieć i jakby, wiesz co, czy kiedykolwiek to powiemy, nawet się zastanawiamy, no gdzieś tam nasi prawnicy to konsultują, no na pewno w tej chwili nie mogę ci tego powiedzieć. Okej. Okay. No ale tam sprawa po prostu była na tyle poważna, że no, musieliśmy dojrzeć do organów, nie? Okej, okay. A druga sprawa, ten Yoshi, nie? No. Bo on tam napisał coś na tym Twitterze właśnie i też ludzie tutaj pisali. Odnośnie. Że za 200 koła. Że coś brudy. Tam 200 koła i coś tam potem z tym postem, usunięciem. No tak, wiesz co, ja też powiem tak, i o tym zawodniku, i o Yoshim dokładnie powiemy na konferencji, bo to nie jest tak, jak Yoshi napisał, to nie jest tak, wiesz, to już abstrahując, że on tam nazwał nazwie, że bierzemy odpady swej, bo i tak dalej, to już jest tam jego opinia, ona może być. Okay. Ale ta rozmowa z nim nie wyglądała tak, że wiesz, byśmy prosili, on odrzucił i powiedzieli mu pieniądze, tylko tam były trochę inne okoliczności. No i Yoshi się bardzo mocno mija z prawdą, ale słuchaj, ja nie jestem zdania, żeby takie prywatne rozmowy gdzieś tam wywlekać, ale skoro on na Twitterze powiedział, że było tak inaczej, postawił nas w takim świetle, tak jakby deprymował nas, że o Boże, dobijamy się do kogoś, a on nas odrzuca, no to my też postanowiliśmy tutaj po naradzie w środę też powiedzieć, jak tamta rozmowa z nim wyglądała. Więc no to nie jest tak, jak się mówi.
Okej. Okay. Yoshi napisał, że bez kitu mija się z prawdą. Yoshi na czacie akurat teraz jest też, bo wszedł na czat. No, tak, no dobrze, no ale to wiesz, to nie będziemy dyskutować jakby publicznie, on to wyrzucił, a mam nadzieję, że może w takim razie nie przyjął oferty u nas bycia zawodnikiem, ale może chętnie wpadnie, bo jak powiemy, jak ta rozmowa wyglądała, to bardzo fajnie, jakby w środę konferencji odpowiedział od razu, bo chciałbym zobaczyć jego i minę, i odpowiedź. Okej, okay, dobra. No to dzięki za telefon w takim razie i już wszystko wiemy. Dzięki. No wiesz, to on słuchaj, jeżeli po naszym chodzi o to, że jak my w środę konferencji powiemy, to jeszcze i tak się będzie musiał tego odnieść, więc fajnie, może jakby był na żywo. Ale to mówię, no tylko żebyście, poczekajcie, no zobaczycie, że to nie jest tak, jak on mówi. Dobra. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć, pozdro. Znaczy jakby nic nie wiemy, teoretycznie, ale wiemy, że w środę. Dowiedzieliśmy się chuja. Wiemy, że w środę dowiemy się więcej. O, tak, może w ten sposób. Wiemy tyle, co przed telefonem, ale... Nie, bo wiemy, że w środę dowiemy się więcej. No ale ja też jakby... To jest takie info jak, kurwa, no nic, no nie mamy nowego info żadnego. W środę wiemy, że jest konferencja i coś to ma być. Tyle. I wiemy, że Yoshi jest na czacie. Yoshi, ty wpadasz na konfę? Glory Wall? Na konfę Glory Wall, żeby odpowiedzieć. Skonfrontować twarzą z twarz z Tomkiem Matysiakiem. Siemka, Box Elegancko, od początku murem. Dzięki, Adziu. Pozdro. Trąba siedzi w więzieniu i nie w Dubaju, ani nie w Polsce. Nie no, co to jest w ogóle za informacja, nie? Co to jest? A czy zadbałeś o to, aby Pluton... Nagle prędzej wpadniesz do nich. O, czyli Yoshi... już wiemy kolejną rzecz, że Yoshi... Nie będzie na konferencji. Na konferencji Glory Wall. Więc troszeczkę rzeczy się dowiedzieliśmy. Dobra. Co my tutaj mamy? No to w sumie teraz przecielaliśmy ten... Ta. No ale tutaj ten, nie? Tu chodzi o ten... O, napisał reporter... Yoshi napisał tak. Właśnie odmówiłem współpracy za 200 koła. Czajcie, że w tej, która dosłownie podpisuje odpady swoim, zaproponowała mi tyle, jeśli moje zarzuty na influencerem spełnią ich oczekiwania. I Shalon napisał, jak chcesz opisać rozmowę, to może napisz dokładnie, jak wyglądała. Czyli no w sumie to samo, co powiedział reporter. No i później jest jeszcze kwestia tego... Kurwa ma, czemu ja mam to tak zjebane? Dobra, mam informację jeszcze od Shalona. No. Że za chwilę nowy zawodnik. O, za chwilę nowy zawodnik. To zobaczymy. I tu jeszcze napisał Yoshi. Właściciele Glory Wall zastraszają mnie za mój poprzedni tweet, przy okazji każąc mi go usunąć. Jestem cipcią, ale nie aż tak. I to jest odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy. On przekaż Michałowi, kurwa. To już powiedziałem na ogół. Nie, no dobrze. Oj, no zaraz nowy zawodnik Glory Wall, moi drodzy. Zobaczymy, co ten... Ale teraz jestem najbardziej zaaferowany osobiście Sentino. I zaraz wam coś powiem, bo to jest też, myślę, że to będzie dobry leak ze spotkania z Cloudem, bo spotkałem się z Cloud. I Sławek i chłopaki z Cloudu nie będą mieć mi za złe tego, co powiem, bo to jest dobry newsik ogólnie, taki ogólny. Czekaj chwilę. Bogdan, czy wiesz, dlaczego Ferrari spierdoli z bitwy o południe? Gratuluję praworotu do fame. Nie mam pojęcia. Ferrari też się jeszcze o tym nie wypowiedział. No nie ma z nim kontaktu. I to wczoraj już gadaliśmy. Ja dzwoniłem, on dzwonił. Nie ma kontaktu z Ferrarką. Sentino jest w Polsce. Jest w Polsce. I... Sławek Pęczko-Cibielski. Sławek... No, pan Sławek. Nie Peszko. Peszko to nie pan. To jest pan Sławek. I Sentino. I na pewno Sentino za jakiś czas ujrzymy Cloud MMA, bo to jest więcej niż pewne. Tylko pytanie brzmi, czy w roli zawodnika. Ja osobiście nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Senti zawalczy. W sensie on może zostanie ogłoszony jako zawodnik i tak dalej, ale ciężko jest mi uwierzyć w to, żeby do tej walki doszło, nie?
Bo no, każdy zna Sentiego i wydaje mi się, że będzie problematyczne, nie? To będzie problematyczne. Tak samo jak jego koncerty? Na pewno, jeżeli chodzi o konferencje, jeżeli chodzi o programy, Sentino... Osoba... Mocna postać, nie? Jakby no zrobi. Mocny w trash talku. Rozrywkowo odda na bank. Nie wiem, czy dowiezie swoją postać do oktagonu. O, może tak. W to jest mi ciężko uwierzyć. Kto pisze? Nikt. Ej, my musimy zrobić taki specjalny telefon, nie? No. Dać go w branży, że jak coś się ten, to że... dostajemy informację. Na przykład napisał do nas... Anonimas. Tak, tak. Napisał do nas fan sportu. Okazuje się, że to. I wychodzi na przykład takie API, że na aferkach wyświetla się jakiś ten. Fajne, ciekawe. Teraz, no. teraz to wymyśliłem. Albo na przykład pisze do nas Kaniowski. Wiesz o co chodzi, że no dowiedziałem się, że to, Mati Kaniowski. Wiem, na przykład tylko o Ferrari. Na przykład o Ferrari, nie? I wtedy przerzucamy, że API tutaj wyświetla na przykład jakiś... No tak jak ta sama aplikacja, co nam tak. Twittera wyświetla, jak jest Xerox. Tak. Ale dużo bardziej na przykład mi się... Teraz masz tak, masz albo Aren, nie? Wenek na Twitterze, bo Aren był chmurką Freeza kiedyś. No tak. Wiesz, który to jest? No ja wiem. No on w ogóle zresztą dzisiaj chyba zrobił podsumowanie roku 2023. Tak. I oni mają tego, oni tak właśnie bardzo instant wrzucają rzeczy, nie? Że coś od razu ktoś coś powie, to oni wchodzą z newsem. Tak. Że w minutę na przykład. I już... The Poland News jest jeszcze wiadomo, ale oni tak jeszcze bardziej przetwarzają, że może nie tak jak tam już jest bardziej rzetelnie. Tam jest już tak, że muszą to sprawdzić, nie? A Wenek i Aren rzucają po prostu tak jakby jak się coś wydarzy, ktoś coś powie, to od razu... No oglądają coś i sobie tweetują. To jest ich content, nie? Kumam to. To jest spoko. Że się można dowiedzieć wcześniej. Boxer, chodziło mi o bombę. Szalony linkował, że w więzieniu w Macedonii siedzi, nie udał mu się tabor na więzienie w Gdańsku. Płacze, że ma tragiczne warunki. Okej. Okay. No ale on... chyba nie miał być zawodnikiem w ogóle, bo no oni, to by się mijało z, no, jakby przyjechał do Polski, to od razu by go wzięli, nie? No i się do, no, policja by przyjechała, tak? Więc nie ma sensu jakby kontraktowania go. Mołdawii, a nie Macedonii, no to w Mołdawii, no. W Mołdawii, no właśnie, no bo i on miał tą rozmowę z nim przez telefon. Mhm. To napisane. No. Monisia 84. To nie Macedonia, tylko Mołdawia. Jugosławia. Zajebiście, żeby miał, inaczej by nie mogło. Dobrym robocie odpierdać się z Ulfikiem. Wspominałeś, że będziesz walczył na Fame 20. Czy on nie z Casio? Dobrze chminie? Nie no, zobaczycie. Może być tak, że jeszcze... Nie będzie tej bitki. Na razie to... Aż karta się zmienia, moi drodzy, cały czas. To jest dynamika... Tu jest nic pewnego. Ja wam jeszcze powiem, że ogólnie freak fighty to powinno wyglądać trochę inaczej niż to wygląda teraz, nie? Ostatnio sobie właśnie analizowałem te karty walk wszystkie i powiem wam, że... Że jak się włączy aferki, to się uważnie słucha. Na przykład jak macie kartę, nie? I karta składa się z 10 pojedynków, to moim zdaniem 6 powinno być odkrytych, albo 7. A 3 sloty powinny być tak jakby w czasie rzeczywistym tworzone zestawienia, które będą polegać na najbardziej hype'owym pojedynku w danym momencie. Tylko tu pojawia się ten problem, że wiadomo, przygotowanie... jakby nie każdy, kto ma dramę w danym momencie, będzie chciał się bić. Dogadanie takiej walki to się wiąże też z kosztami, bo wtedy zawodnicy chcą więcej pieniędzy, bo oni mają w tamtym momencie jakby dramę, więc jakby więcej sprzedadzą, więc też inny problem ten, nie? Ale ja to tak widzę na przykład. Jeżeli chodzi o taktykę. Bonus RPK na wolności. Widziałem. Nagrywał ze swoim synem. Dobrym dzieciakiem, ostatnio w studio.
No i właśnie, i tutaj Michał Polak napisał bardzo ważną rzecz na czacie, że później będą pseudodramy, że jak ktoś podłapie, że takie coś ma miejsce, to zawodnicy będą fejkować ten. Tylko będąc szczerym, to się już dzieje, nie? Tak już jest trochę. Niektórzy, wiadomo, potem się rozkręcają, że to powstaje poważny jakiś konflikt, ale zaczynają tak, wiecie, od przekomarzanek, żeby była bitka. Szablozemny napisał, już fejkują. No właśnie, nie? Przykład Buxton Ferrari. Oddaję tutaj rację, nie? RL plus jeden. Marcoń? Nie. Nie, Marcoń real. No Marcoń jest jakby w ogóle i trochę wyjątkowym przykładem, bo on trochę tak, nie? Że trochę to jest takie, że aż na siłę, ale to się później przeradza w coś mega takiego, kurwa, wiecie, że to już taka jest... Że, no nie da się na to spojrzeć, że to jest... Pasut w Glory Wall? Okej. Ale już na Instagramie? Nie wiem, zaraz storko, może na storce wpierw. To na YouTubie w takim razie. Jest pasut, no. Zobaczmy. Panie Boxden, pozdrowisz Ole i Dave'a, którzy są moimi wymyślonymi znajomymi z Fornie. D. Słabi ludzie czują się mocniej tylko wtedy, gdy widzą, jak upadają ci silni. Przez 10 lat robienia filmów do internetu widziałem wszystko. Byłem na szczycie i widziałem, jak te pety zrobiłyby wszystko, bym o nich wspomniał. No i kurwa, kurwy o was wspomnę. A szalony, panie włodarzu, śmieciu jebany, który stoisz na straży zarzutów, wrócisz tam, gdzie twoje miejsce. Do pierdla. Czekaj. To będzie najmocniejszy zawodnik Glory Wall. To ile ten gość widział na własne oczy? Ile lat on jest w sieci? Kurwa. On jest, my porównywalnie jesteśmy tyle samo praktycznie. A ja nawet nie wiem, czy on jest dłużej. On jest trochę dłużej, no. On jest, Robert jest chyba dłużej niż ty. Kurwa, wszystkie. Wszystko. Wszystko, ten, on to... Ja pierdolę, nie? Przecież to jest... Siemano, chłopak. To on będzie mocny tam, nie? On tam będzie mocny, nie? I on jest na pewno dłużej w... On jest w ogóle w tym, jak rozwijała się branża jeszcze od strony korporacyjnej, tak. Czyli od tej... Od Abstra przecież. No właśnie, no właśnie. To oni byli monopolistami i mieli właśnie też najlepsze deale, byli na spotkaniach branżowych właśnie z menedżerami, tam kurwa, tam co się działo, nie? Ja. Tam wszystko gadali, nie? No bo tam jak odpalano była wódeczka, to... O kim on mówił? O jakim wodarzu? O szalonym reporterze. Robert mówił. Czy po ostatnim występie na Fame japoński Dwam ma jeszcze szansę pobiegać w oktagonie? Ryta Boxing, siemano. No myślę, że tak. Widziałem w ogóle, że dymiłeś do niego tam w tym, za kulisami na sektorze treningowym, gdzie była mata. Ja bym zobaczył tę walkę twoją z nim, bo ty byś tam podkręcił Ryta, nie? Lewix napisał, zależy czy fejkują w dobry sposób. No też jestem ciekawy właśnie, bo to jest aż... Aż niewiarygodne, że wiesz, że to tak przechodzi, nie? Jest, szalony jest jakby też współwłaścicielem tego Glory i puszcza to. Albo po prostu jest pewny za siebie i... Albo tak. I tam będzie jechany ze wszystkim. No kurwa, ja jestem ciekawy, jak to wpłynie w ogóle na branżę Glory Wall.
No musimy zobaczyć w środę po prostu, nie? Siemanko, Boxed Ulfik, z góry serdecznie pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Gratuluję powrotu do fejmu oraz zdrowia i wesołych świąt. Pozdrawiam, trzymaj, Kuba. Trzymaj się, Kuba, loko. Podkrętkę robią. Kurde, nie wiem, ale jakby robił, jak to by było tylko bazowane na podkrętce, to wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi będzie też tak, wiesz, mocno zawiedziona, nie? Więc myślę, że tam raczej będzie. Będzie raczej ten, nie? Może nie na takim poziomie, wiecie, jak niektórzy się spodziewają, ale chyba będzie tak mocno, nie? Zobaczymy. Ty prawo Marcina też mnie tam ten. No. Zobaczyłem ty prawo Marcina, mówię, kurwa. Środa, nie? Wszystko pokaże. No właśnie nie na takim poziomie. No właśnie, no w sensie, że wydaje mi się, że ten, nie? Że będzie takie bardziej stonowane niż to jest pokazane na trailerach, ale będzie. W ogóle, te topology Fame MMA 20, to ja w ogóle... Fake jak chuj. Tak, wy się w ogóle... Bo ja właśnie teraz sprawdzałem no, topology, no to fake to jest chuj. Fake, to są fejki, te topology w ogóle to jest... To jest zrobione przez jakiegoś fana pewnie... Ktoś to po prostu akceptuje tam i wchodzi to, nie? No tam też ostatnie topology było, że walka Adamek Khalidov będzie na Fejmie. Jo, i dalej jest nawet. No, więc w to nie wierzcie akurat, bo te topology to... Działa jak ten, nie? Oglądałeś 1670? Nowy projekt Meduzy? Co? Nowy projekt Meduzy? Nie wiem, co to było. Zobaczmy. Oglądałeś 1670? Nie. A chyba chodzi o to, że Meduza wziął udział po prostu w tych nagrywkach. Nie, 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 nie. On, coś mi mignęło, że tam jakieś Congo Movement, czy jakoś tak? O! Widzisz? Gdzie będzie? Idealny chillaucik, dostępny dla dobrych ludzi. Prowadzony podcast, można zrobić muzykę, produkcja filmowa, klipy, vlogi, różne formaty wideo. Usługa doświadczonych fotografów, realizacja moich live'ów na Twitchu, co podniesie ich jakość, promocja artystów, twórców i wsparcie pod wieloma względami, dużo innych rzeczy, nad którymi cały czas pracujemy. Zapraszam osobiście do śledzenia King Strefa. Congo Strefa. Zawsze marzyłem o zbudowaniu swojej marki, uważam, że Congo, z aktualnym składem może być to przyszłościowe. Congo. Faktycznie. No dobra, no niech się rozwija, nie? Meduska. Panowie, zróbcie bitkę... Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Albo jak najlepiej. Zróbcie bitkę Gola Boxdel versus Ginald Bandura. Przynajmniej nikt nie spierdoli z oktagonu. Nie no, ja po pierwsze... Ja nie chcę się bić z ziomkami, nie? Ciężko, nie? Chyba, że charytatywnie. Ale ciężko by... No, tak ksają, nie? Że to było. Ale no tak. Ciężko by było wyjść na Giniego czy Bandurę, z którymi, wiesz, relacje są dobre, nie? O, Budda ostro o was. Budda ostro o was na story. Wiadomo, że to jest fake. To jest logic. Ale nie musiałem tego sprawdzać. Miał, czy bilety na płytę na Fame 20 są poblokowane, czy sprzedane? Tam jest już sprzedane około 70% biletów na dwa miechy do gali, więc coś jeszcze chyba będzie odblokowywane pewnie. Ale wiadomo, że to jest gala jubileuszowa, więc ona po prostu jakby to jest... No tam też są fajne zestawienia, nie? Bez gaduchy. No fajne są, nie? Spoko, fajne. No, jeśli chodzi o... Lepsze niż były. No jubileuszowo jest. Jest jubileuszowo. Jest jubileuszowo, ale też fajne jest to, że Bita Śmietanka na przykład ze swoją darmową kartą w pewnym stopniu zmotywowała do dokonania pewnych zmian. Tak. Więc to jest fajne też, nie? No bo Bita Śmietanka miała europejską kartę. Poziom europejski. Jakiś lik? Zlikuj coś. Przyjaciel Łukasz jest fanatykiem BMW. Ulfika bym zlikował. Jego marzeniem było poznanie kobiety o nicku kicia, podkreślenie 36. Czy jest jakaś szansa, aby mu pomóc? Co ty taki wycofany?
Co? Co ty taki wycofany jesteś dzisiaj? Bo jestem, kurwa, po treningu. Mnie tak wszystko boli, że nie mam nawet sił gadać. Jak mocny jest wawrzyniak? No nie spodziewałem się, że umie bić. Tak powiem, nie spodziewałem się. Ja myślałem, że sobie tam wejdę, sobie będę pykał na luziczku, wiesz. Urfik miał dzisiaj sparring z Wawrzyniakiem, z tym piłkarzem. Nie, no z tym, co się bije z Hajto w main evencie Klauta. I się okazało, że jednak jest git. Jaki jest Wawrzyniak na żywo? Jest wysoki, kurwa, no przejebane mam, będąc niskim tak naprawdę, nie? Jestem w chuj niski. I 1,70 m, to jest lipa. Jak mocno kopie Wawrzyniak? Jak na piłkarza przystało, kopię dosyć mocno. Ale luz, ja też byłem piłkarzem, więc też nie kopię tam. Jak twardy jest Wawrzyniak? Twardy. No, myślałem, jaka jest wola walki Wawrzyniaka? Dużo. Kondycyjnie jest zajebiście przygotowany. Czy Wawrzyniak pokona Hajto? Myślę, że tak. Myślę, że się po nim przejedzie. Myślę, że też się po nim przejedzie. No, myślę, że to... Hajto jest... No nie, no myślę, że tutaj... Osobiście uważam, że Hajto jest tragicznym freakfighterem. Ja uważam, że to może być pierwsza runda nawet, nie? No. Ja sobie bym chyba w ogóle wytypował do, że nie wyjdzie, o ile będzie w ogóle taki zakład, powyżej minuty. Pamiętaj, że to jest K1, nie? No. To tam 3 knockdowny wchodzą w grę i liczenie. A czy Wawrzyniak, jak z nim sparowałeś, to wchodził tak mocno? Czy on bardziej robi badawkę? Wiadomo, że to sparing. Znaczy pierwsza runda to raczej badawka była i z jednej i z drugiej strony. I ty grałeś w piłkę i tak. On grał w piłkę na poziomie... Znaczy myśmy sobie bardzo wysokie tempo narzucili w pierwszej, ale to było bardziej tak badawcze, że wiesz, że tu bardziej ja miałem taką inicjatywę, że jak gdzieś do siatki, wiesz, pyk, pyk, odchodzenie ten, no ale druga, trzecia, no to już on się wziął do roboty, nie? Okay. On też ma, wiecie, no ile, 1,5 tygodnia do walki mu zostało. No to on już musi i uważać na siebie bardziej i musi, no, już trenować tak, jakby się miał bić. Okej. Okay. To jest, wiem, że jedno drugiemu się wyklucza, no ale tak to działa, moi drodzy. Podobno grałeś tylko w piłkę na Xboxie, Ulfi. No tak, FIFA pykałem swego czasu. Ja jestem ciekawy najbardziej stary dyspozycji Mrozu. Też jestem ciekawy. I jego przeciwnika. Też jestem ciekawy. Mrozu Mrozowski. Pasza Biceps. Kilka godzin temu na kanale Paszy Biceps pojawił się film pod tytułem Plany Papito na 2K24. I zapowiedział on, że... Pojedzie. Nie, no nie bije się z Mrozem jak coś. Nie. Nie. Mimo, że... wiecie co? Powiem wam coś. Ogólnie z Mrozem jest ten temat, że ciężko jest mu znaleźć przeciwnika, bo Mrozo ma... Ulfik, chyba przed aferkami było jakieś puf. No dobra, powiem wam, jak to wygląda tak for real, nie? Mrozo to jest gość, który ma bardzo jest bardzo taki... Walka kogoś z Mrozo teoretycznie niezbyt dużo daje przeciwnikowi. Wiesz, o co chodzi? Że Mrozo jest z góry ustalony jako taka osoba, która, że ludzie będą mu kibicować, bo brat, bo sytuacja, bo też marzył o tej walce i tak dalej. I z kimkolwiek nie gadałem o Mrozo, to jest właśnie ten temat. Bo kurwa, no dobry chłopak, fajny ziomek, czemu miałbym się z nim bić? Kurwa, ciężko, no nie wiem, no fajnie, no w sumie mógłbym go rozjebać, ale z drugiej strony jak z nim wygram, to ludzie powiedzą, a pokonałem tego, na przykład, macie o co chodzi? Z Mrozem jest ten problem, że ludzie nie chcą się z nim bić, bo... Dziękujemy za 5 dych, pozdro. Powiedzą, że od razu ludzie będą kibicować Mrozo, nie? To jest kurwa taki dziwny case. Ty z nim zawalcz. Nie, no w życiu. Wiejski kok z Mrozo. Nie. Wiejski kok za duży. Ale Mrozo tam nawet powiedział, że on bez problemu może wychodzić do cięższych, nie? Tylko, że tutaj chyba jest duża dysproporcja. Oni się ile z Marconiem? 90 bili? Tak. A Mrozo ile? 7 dyszek? Mhm. Będzie ważył? Czekaj chwilę, bo muszę psiknąć. O kurwa, ale teraz wtedy. Okay. Wyrwałem sobie włos z nosa, normalnie, bo mnie wkurzał.
I zawsze mi się pojawia to, że łzawię i mam takie 3-4 kichnięcia takie. Wyrywaliście sobie kiedyś włos z nosa? Ja no, tak, tylko tym, ja tym tylko tym urządzeniem. To. Ja tak mam czasami, że sobie lubię wyrwać. Tak, to raczej... Mrozomarcon nie dopuszczam, jest... żeby takie rosły. Mrozo z marconiem zajebiste. Mrozo by go cisnął. I marcoń to jest taka osoba, że on by go cisnął. Ja. Jak mrozo by pocisnął marconiowi, to marcon by się odpalił na mrozo i by... Ja. Że... Mrozo Patrykus. Mrozo Patrykus. W sumie Rudego też żal czasami. Luz. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy jeszcze? Krzysztof Stanowski o Natalii Janoszek. O, to takie fajne, krótkie. 3700 lajków pod tym. Pod wpisem stanu. Co Natalia o nim powiedziała? Nie będę ukrywać, że miałam myśli samobójcze i że bardzo ciężko mi się żyło w ostatnim czasie. Jeśli ja nie jestem aktorką, bo nie skończyłam szkoły aktorskiej, to myślę, że ten pan też nie jest dziennikarzem, bo nie skończył szkoły dziennikarskiej. Ktoś rzucił, a jak tam to spotkanie z Bradem Pittem, ja po prostu bezwiednie to powtórzyłam. Byłam w takim ogniu pytań, że nawet bym pomyliła to, jak się nazywa mój tata w tym momencie. Byłam tak zestresowana. W filmach Bollywood zagrałam, nagrody dostałam. Wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem, który jestem w stanie potwierdzić i zamierzam bronić swego. W filmach Bollywood zagrałam, nagrody dostałam. Wszystko, co zrobiłam i mówiłam, jest faktem, który jestem w stanie potwierdzić i zamierzam bronić swojego dobrego imienia. Maciej nie lubił mnie od początku programu, więc nie jest to dla mnie zaskakujące. Chyba mało kogo lubi. Jestem także bardzo wdzięczna panu Miszczakowi, który zna historię, zna sytuację. Krzysztof Stanowski, ja też miałem myśli samobójcze, gdy słuchałem tej jej setnej zmyślonej historii. W myślach samobójczych mamy więc 8-8 i możemy iść do przodu bez tych tkliwych bzdur. Czyli takie, w prześmiewczy sposób. A i tak dostała angaż to fałenie i biznes. Ktoś napisał na czacie, że Stanowski szykuje, armatę na Caroline Derpiński. Skąd takie info, widzu? Bo ja nie widziałem takiej informacji. Jestem ciekawy, skąd ta informacja. Jeżeli jesteście tutaj nowi, subskrybujcie kanał i klikajcie dzwonka. Co sądzisz o BNT do frików? Zajebiste. Ja gadałem z Marcinem Banotem. Ale on by musiał wpierw chyba wspinaczkę tak odstawić. On to gadał. On mi o tym mówił, że do momentu, aż się wspina, aż robi to, to nie chce jeszcze brać udziału we frikach, ale nie wyklucza tego. Więc... On był też u nas na fer. Tak? Tak jest. W ogóle zajebisty człowiek. Bardzo go lubię. Przecież Caroline jest spoko. Wiadomo, że to jej postać, którą kreują. Matis napisał. No właśnie dlatego jestem ciekawy, skąd informacja o tym, że szykuje na nią jakąś armatę. Podejrzewam, piątnicy, że... albo kurwa skąd. Podejrzewam, że to jest informacja taka na takiej zasadzie, że ktoś sobie obok Natalii Janoszek wizualizuje Caroline Derpiński, wsadza ją w tą samą szufladkę i o tym powiedział. Bo tylko różnica jest taka, że Caroline Derpiński, ona jakby każdy wie, że to jest po prostu fake, a Natalia Janoszek, ona robi to jakby na poważnie, nie? Stąd tu na tą jakby już ktoś by nagrywał, wiecie o co chodzi. Jego Twitter. Serio? Jeszcze tweets sprawdzę. Tweets. Chyba, że coś mocnego. A, jest, dobra, na Tritz, faktycznie. Dobra, dajmy coś wyłącznie na tę platformę, na dobry początek. Tyle osób o taki film prosiło, zapowiada się do lansowy nowy rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na Tritzach jest? Numer rezerwacji lotniczej Warszawa-Miami. Miami-Warszawa. Jest, faktycznie, no. Nie, no na Tritz stanu. Stanowski. Wejdź na Insta i tam będziesz miał... Nie, to się chyba z desktopowo się nie da. Luz, da się pan. A da się, no. Masz, to jest to. O cię pierdolę, ty.
Oficjalne konto na Tricach. No bo to jest połączone z Insta, nie? Tak, tak. Dajmy coś wyłącznie na dobry. Tyle osób o taki film prosiło. Zapowiada się dolarsowy nowy rok, tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Okej, okay, no to jakby wiadomo, że to chodzi o nią. Okej. Okay. Czyli info nie z piątnicy, tylko streets. W takim razie przyznajemy się do błędu i przepraszamy cię osobo z czatu. Miałeś rację. Jednak miałeś rację. Ciekawe. Mocne. Co, Dane Lexi? Tak. Fragment podcastu Żurnalisty. Lexi o zakończeniu współpracy z Dane. Ciekawy wątek. Tak, no. Zacznijmy od początku. Jak to wyglądało z twojej strony? Okej, okay, a więc... myśmy z Maritą... No tak, no ja wstaję rano, jest cała ta afera z Pandora Gate, wstaję rano, wchodzę na TikToka, patrzę, oświadczenie z All Danger zostaje wydalona z ich teamu, nie? Więc piszę do grupy, na moją grupę z menadżerem, o co chodzi. I pierwsze co, weszłam na ich profil i patrzę, że faktycznie jest to oświadczenie. Fufu, widziałbym Boxtona i Lexi razem? W sensie jak? W związku? Nie no, chyba nie. Nie piszę, o co chodzi, oni tam tłumaczą. I ja w emocjach nie... Panowie, to nie jak nie macie nikogo dla Mroza, to jestem chętny. Box No Limit, mimo tego... A, że Andy Fit, który walczył z Rogerem. Dzięki Andy. Chyba ciężko będzie, Andy. Za duży jesteś na Mrozo. W swoim kanale nadawczym, te głupie rzeczy, bo tam przeklinałam też parę razy, ale w tamtym momencie myślałam, że wali mi się świat, naprawdę. I czułam się też, zabolało mnie bardzo to co Marta zrobiła, w sensie było mi po prostu przykro, bo ona od początku tej współpracy bardzo stawiała na relacje takie koleżeńskie, że bardzo, bardzo, bardzo mi słodziła, mówiła mi, że ja jestem taką młodszą wersją jej, że ona widzi właśnie siebie we mnie, że jesteśmy takie podobne, że no, pisałyśmy tam trochę i była bardzo, bardzo miła. I właśnie bardzo stawiała na to, żeby ta współpraca nasza nie wyglądała tak korporacyjnie, tak biznesowo, tak, żeby jak coś się dzieje, że mamy między sobą pisać, że ona chce, żebym rzuciła to. Ta współpraca ogólnie nie wyglądała, ona teraz się chyba wypowiadała, że nie wyglądała tak, jak ona by chciała, co rozumiem, no, ona mi nigdy tego nie napisała, więc ja nie wiedziałam o tym, ale no zabolało mnie to w momencie właśnie, że zamiast, w momencie takim, że zamiast napisać mi, że ej Lexi, dobra, musimy cię oddalić, bo jest taka i taka sytuacja, to po prostu nic nie napisała i dowiaduje się z TikToka. No oni de facto potem napisali do mojego managementu, ale ja tej informacji nie dostałam, no po prostu było mi przykro, bo myślałam, że ja i Marita... Że po prostu mogłaby napisać cokolwiek. Tym bardziej, że ona była w podobnej sytuacji kilka lat temu, jak to od niej wszystkie współprace się odwróciły. I ona często o tym wspomina, że to był bardzo ciężki okres dla niej. I właśnie też chyba mówi w kontekście takim, że nie fair została potraktowana. I w takim momencie ona robi mi dosłownie to samo. Dokładnie. I nic nawet mi nie napisze o tym. To jest akurat rzecz, którą sobie też odnotowałem, że akurat to... Bo mówię, nawet jak nie wiedziałem, żebym z tą rozmawiał, ale pamiętam, że siedziałem wśród znajomych i powiedziałem, że to jest ruch, który mnie zaskoczył. Że nie zdziwiłbym się, żeby zrezygnowały z tą inne marki, że po prostu chciałby się odciąć od całej sytuacji, nie wnikając w to, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale że akurat Dane sama w sobie, gdzie ja zagłębiałem sprawę Dane i Mańskiego, bo Mański był mnie na podcaście i też wiem, że oni dostali wielokrotnie w łeb za nic. To zaskoczyło mnie to, że sami zareagowali w ten sposób, tylko i wyłącznie napędzani taką sytuacją, ale też teraz, kiedy to mówię, zastanawiam się, czy to jest ich decyzja, czy decyzja SFD. Myślę, że ich, bo właściciel SFD cały czas lajkuje mi zdjęcia, więc myślę, że to była bardziej ich decyzja. Nie no, ale to też jakby to, że lajkuje foty, to ten, nie? Nie może by oznaczać, że na przykład właściciel SFD tego nie chciał, nie? No. Czekaj, bo ja ostatnio słyszałem taką definicję, że lajkowanie zdjęć to jest oznaka sympatii. Tak? Nie wiem, ale i też go raz chyba widziałam, nie jestem pewna, że to był on, ale uśmiechał się i właśnie mój menadżer z nim rozmawiał i to podobno bardziej oni, no. Mhm. Ale... Nie, po prostu przykro mi się zrobiło. No dobra, ale bierzesz odpowiedzialność na to, że to, co pisałaś na kanale nadawczym, to było tak głupie, że ja na przykład sprawdzałem, jak widziałem screeny, bo ktoś mi wysłał, ja wchodziłem na kanał nadawczy, bo myślałem, że to fake. No tak, nie, jestem świadoma, że to było głupie, ale no mówię, mi się cały, i wiesz co potem się stało? Dosłownie chwilę po tym oświadczeniu dzwoni do mnie Freeze. Co robimy, Lexi, jak się czujesz? Co robimy z tą mafią? O nie, ludzie, bo jakby Marita pokazała tym oświadczeniem, że faktycznie coś jest u mnie nie tak, gdzie ona de facto, no nie było, nie wyszło nic na mnie, nie miała w sumie nic na mnie, żeby mnie wyrzucić po prostu spekulację, o dobra, ona się trzyma z tym, to mogła wiedzieć i mogła nie powiedzieć, bla, bla. No więc po tym oświadczeniu Freeze właśnie dzwonił i też zastanawiał się, co robimy, bo ja w tej mafii byłam, nie? Więc tak to się też od razu też posypało, ale Freeze bardzo w porządku się zachowywał, trochę rozmawialiśmy i całkiem inaczej niż Marita i Daniel. Okej, zaraz sobie zobaczymy storkę Dane. Lexi. Storkę Dane, bo ona ma 14 minutówkę. Więc będziemy musieli przez to przebrnąć. Może nie całe, ale przez najważniejsze fragmenty. No ale co, podsumowując, generalnie problem Lexi gdzieś tam jest do Dane o to, że nie napisała do niej o końcu współpracy, tylko
Tylko tak, do managementu, no, że management wiedział. No ale tak jak management wiedział, to czemu i nie powiedział, że się odzywali? Ale już skoro odzywali się do managementu... Odnośnie managementu w ogóle zaraz jeszcze przejdę, bo jeszcze jest jedna rzecz. Dawać mi tam kurwa middleweight versus heavyweight, a nie jakieś stypy. Jan Pawlerz II, dzięki za donata. Ale ostatnio była ta, była jeszcze sytuacja z managementem, no. Odnośnie tego klipu, nie? A wiem, że dostała 10 minut przed publikacją. Od Doja Cat skopiowany klip. Nie wiem, kurde, ten. Nie wiem, czy tego, tej kwestii managementu Lexi nawet nie poruszałem kiedyś, teraz gdzieś tam na przestrzeni ostatniego czasu właśnie z Wardęgą. Że też chyba właśnie... Coś gadaliśmy o tym, że to takie dziwne, że zawsze coś nie tak z tym. Miła informacja, że wracasz. Pani Miał do Fame. Buflux 93, pozdrawiam. Pozdro. Pozdro. Ale z Dane by nie schodził. Crusher. Dzięki za dziwny komentarz. Makar. Makar był śmieszny. Dobra, przejdźmy dalej. W komentarzach zaczęło pojawiać się dużo tych nieprzychylnych komentarzy do Marity, no bo wiadomo, że gdzieś tam te community Lexi na TikToku mocne. A to właśnie było, z TikToka. Dlatego właścicielka All Dane zdecydowała się odpowiedzieć na... Tam jest jakiś skrót wypowiedzi. To jest skrót wypowiedzi, no. Więc mamy... Dane pierwszy raz wypowiada się... O, zajebiście. Nie ma, mamy ten, mamy podsumowanie. Więc Kozak, nie będziemy musieli całości oglądać. Dane pierwszy raz wypowiada się na temat współpracy z Lexi. Na Instastory Dane możemy posłuchać, dlaczego zrezygnowała ze współpracy z Lexi. Współpraca dziewczyn trwała 9 miesięcy. Niestety Lexi już od samego początku nie starała się i nawet miała problem z wybraniem zdjęć z sesji, która powstała w lutym, aby ogłosić współpracę Lexi z Dane. Lexi zwlekała z wyborem zdjęć, a na samym końcu stwierdziła, że zdjęcia, które wybrała Dane, są w porządku. Kolejne miesiące upływały pod znakiem proszenia się Lexi o zrobienie story, a kiedy już je dodawała, było zrobione mało elegancko. Lexi przez 9 miesięcy wykazywała bardzo olewczy stosunek do marki All Dane. Dane wspomina, że bardzo chciała współpracować z Lexi, ponieważ na samym początku podziwiała dziewczynę i uważała, że mają podobną energię. Niestety szybko zauważyła, że Lexi nie ma zamiaru lokować produktów w odpowiedni sposób. Lexi miała dostawać dokładne wytyczne, jak ma wyglądać lokowanie, a nigdy nie zrobiła tego w odpowiedni sposób. Dane zależało na tej współpracy i próbowała zaangażować Lexi jak tylko mogła. Między innymi Lexi przeszła szkolenie z produktów tak, aby jak najwięcej mogła dowiedzieć się o marce All Dane. Niestety Lexi nie wykazała żadnego zaangażowania. 9 miesięcy współpracy dla Dane i jej zespołu było czystą katorgą. Okej, okay, czyli... Okay, ale, a wiecie, widzowie... Ale tu nie ma odpowiedzi na to, dlaczego ona nie napisała jej. No, skoro miały kontakt. Może to też było, wiesz, dobra sytuacja, żeby zrezygnować sobie, jeżeli to było kosztowne i na przykład nie zwracało się, nie? Ale to już jakby zostawmy to pod... To już biznesowy punkt patrzenia. Biznesowy znak zapytania. Ej, ale a macie ten? Macie, widzowie, informację jakąś na temat na przykład zaangażowania w promocję? Czy widzieliście, czy tutaj są jakieś fanki Lexi, które widziały na przykład, ile ona wrzucała tego All Dane na storkę, czy ona wrzucała jakieś fotki, czy na kanał nadawczy coś wrzucała z tego All Dane? Wrzucała dużo, czy raczej mało to było? Wbijaj na pokój twitterowy Grega po aferkach z Ulfiakiem. Chujowy skrót mówicie. Dobra. No to chuj, to zobaczmy. No. Od wczoraj lata na TikToku fragment podcastu Lexi, z Lexi. I ten materiał też gdzieś tam lata na YouTube. Ja po prostu zobaczyłam po oznaczeniach na TikToku. Podsyłacie mi to, zresztą sama trafiłam na to. I Dużo storek i dwie rolki. Dużo storek. Mało. Dodawała. Mało. Sporo wrzucała. Tyle tego, że chłopie. Zdania podzielone. Ja widziałam parę razy. Raczej mało i nieprofesjonalnie. Malutko tego było i na odpiernicz. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Sporo, dużo, mało. Okej.
czytaniu komentarzy i waszych zarzutów stwierdziłam, że to jest odpowiedni moment na to, żeby dodać materiały, które nagrałam 10 października. Na kanale nadawczym też wstawiałam wam screena z tego dnia, że na gorąco nagrałam, ale wstrzymałam się z ujawnieniem tego materiału, ponieważ nie chciałam dorzucać do pieca i tak Lexi wtedy miała bardzo ciężki okres, stwierdziłam, że nie będę jej jeszcze tutaj dobijać. To, co powiedziała na podcaście... Johnny Palony, ile to dla ciebie dużo? No nie wiem, no wydaje mi się, że minimum promocyjne dla takiego produktu, będąc ambasadorem, to jest... Minimum to jest raz w tygodniu, nie? Przynajmniej jakaś storka. W sensie raz w tygodniu storka przede wszystkim minimum, nie? Raz na miesiąc może jakaś fota. 4 storki w miesiącu, fotka. Reels, TikTok. Jakiś Reels na przykład. To było ze 2, 3, 4 relacje. W ciągu miesiąca 4 relacje. No i kwestia też, jak to wyglądało, czy było linkowanie, bo to jest ważne też, czy jest na przykład link. Linki też na przykład ucinają zasięg, więc niektórzy nie wrzucają linku, tylko dają link do All Day na przykład, oznaczają profil na IG. Więc to jest kwestia tego po prostu, jak ktoś wrzuca, nie? Zadecydowało o tym, że właśnie ja powiem z tej strony. Nagranie jest, tak jak już mówiłam, z 10 października, więc dla odświeżenia chodzi o całą akcję, cały czas. Całe 9 miesięcy w sumie, bo Lexi współpracowała z Oldain, czyli z moją firmą, 9 miesięcy. I właśnie chodzi o tą całą, o to wszystko, moi drodzy. Tam się tyle rzeczy nazbierało. Teraz jest mi zarzucane, że chodzi tylko o akcję, która miała miejsce właśnie w październiku z youtuberami i ze znajomymi youtuberów. I tylko dlatego zerwałam z Lexi, że jestem taka owaka, że jak ja mogłam jej to zrobić i tak dalej. I ja to czytałam przez te miesiące. Cały czas właśnie ludzie zarzucali mi, że jak ja mogłam to zrobić. Więc teraz zapraszam was do przesłania materiału właśnie z 10 października, który nagrałam na gorąco przy tej właśnie całej akcji. Pozdrawiam serdecznie, miłego oglądania. Siema wszystkim. Słuchajcie, to prawdopodobnie będzie mój pierwszy raz, kiedy odnoszę się publicznie do sprawy, gdzie zostałam wywołana. A ona to nagrała w ogóle ten, 10.10. Czyli w tą dramę. W tablicy, gdzie mowa nie tylko o mnie, a też o mojej firmie, głównie przede wszystkim. Opowiem wam, jak... Drogi Cugier napisał, ja pierdolę, nie wiedziałem, że dożyję czasów, gdzie zrobienie paru zdjęć i kilkusekundowych filmików za kilkadziesiąt tysięcy to jest problem. Byczku, czasami to jest i kilkaset. Koła. Tak gwoli ścisłości. To tak, żebyś wiedział, nie? Pierdolone. To wygląda od mojej strony, skoro już tak to wszystko się rozegrało. Bo widziałam, że spora część osób na różnych platformach właśnie myśli, że to głównie chodzi, no głównie, tak, głównie, bo to podsumowało, to wbiło pójść do trumny, ale że to tylko i wyłącznie chodzi o aferę, o dramat, który się toczy z polskimi youtuberami od kilku dni. Tak jak powiedziałam, to było tylko pójść do trumny. Ta kula śnieżna nawarstwiała się przez miesiące współpracy z Lexi, ale o tym zaraz powiem więcej. Może zacznę od początku, żeby to wszystko wam skleić w całość. Słuchajcie, ja oglądając Lexi przez ostatnie lata byłam w niej dosłownie zakochana. Mówię, kurde, nadaję na tych samych falach, co za laska, ta energia, to poczucie humoru. Ja sama jej wielokrotnie pisałam, że jestem zauroczona i uwielbiam ją oglądać i żeby nagrywała więcej. Widziałam w niej taką małą... A to też mocne, że właśnie była zauroczona Lexi, a w kuluarach kiedyś był pomysł na walkę Dane z Lexi, nie? Serio? O kurwa. Licked. Lick. Tą wersję siebie. Dosłownie. Mówię, kurde, ja muszę się z nią poznać, bo czuję... Ale od razu dodam, wcale nie musi być tak, że ktoś się musi nie lubić, żeby była walka, nie? Ale taki pomysł został przedstawiony, nie? Że ten duet może rozpieprzyć. Wtedy ona zaczynała przygotowania do walki, widziałam, że porzuciła McDonalda, nie jadła tak często i zaczynała coś tam ćwiczyć, zmieniać swoje jakieś tam nawyki żywieniowe, więc mówię, kurde, może to jest dobry czas, wezmę ją pod swoje skrzydła, razem coś fajnego zrobimy, razem pokażemy, że tak naprawdę dwa różne światy mogą coś fajnego i pożytecznego zrobić. I powiem wam, że jeżeli chodzi o... A co jest tutaj, coś o klaucie też, tak? Okej. Współpracy. W ogóle ja wszystkim dookoła, ja się chwaliłam, ja się jarałam, nie mogłam się doczekać dnia, kiedy poznam Lexi i tak osobiście zobaczę, jak ona jest, czy jest taka sama jak na stories, czy ma taką samą energię. Ona była w lutym, tam się poznałyśmy, oficjalnie dołączyła do teamu Oldain, bardzo się cieszyłam, no i później zaczęły się schodki. Te schodki, tak jak mówiłam wcześniej, to była taka kula śnieżna, z miesiąca na miesiąc, a tych miesięcy było 9, ona się nawarstwiała. Przez ostatnie miesiące ja już tego po prostu nie widziałam i tylko czekałam na moment, kiedy cała moja ekipa wraz z Danielem zacznie podzielać moje zdanie. Wiecie, to nie jest tak, bo tak może zostać dobrane, że ja tylko czekałam, żeby, brzydko mówiąc, wyrzucić Lexi z teamu. Przez ostatnie miesiące ja już mówiłam sobie, dobra, zagryźmy zęby, zróbmy to do końca jak szanujący się ludzie, kto kogo szanował, ten tego szanował.
po prostu zacisnę zęby, dotrwamy do końca naszej współpracy, pożegnamy się i już więcej nie przedłużymy, a przedłużenie współpracy miało, no miało po prostu być kontynuowane. Już na początku, kilka dni po sesji, piszę do Lexi: Lexi, proszę cię, wybierz te zdjęcia. Wybierz te zdjęcia, jeden dzień, cisza, wybierz te zdjęcia. Kilka dni minęło, proszenia się dosłownie o wybranie zdjęć, po czym Lexi pisze, że a te, co wybrałaś, są spoko, czy coś w tym stylu. Mówię, aha. I wiecie, początek był taki, że ja dosłownie, ja robiłam wszystko, żeby jakoś, żeby to... The Polen News informuje o spotkaniu Stana z Dolarsową na nagrywki w Miami. Okej. Okay. Czyli to może być dziennikarskie, nie, dziennikarskie zero nie. To może być jakiś materiał w stylu właśnie Janoszek, ale właśnie taki, wiesz, w formie wywiadu Stano Derpiański. No, masz konfrontację taką. Konfrontacja i dobry Kickstarter na ten, na kanał Zero. Yo. Dobry pomysł marketingowo ze strony Stanowskiego. Wszystko, żeby, no wiecie, żebym z nią miała dosłownie trułam Lexi dupę, pytałam jak tam, jak ci smakuje, w czym ci pomóc, opowiadałam o tych produktach, do czego to jest, do czego to, możesz użyć to do tego, mogę ci wysłać przepisy, nawet zrobiliśmy jej szkolenie dwugodzinne chyba z produktów. Ja tego ukrywać nie muszę, że Lexi nie starała się, jeżeli chodzi o lokowania, ale mówię dobra, to jest jej nowa droga w tym świecie jakby suplementów, nauczy się, powoli z miesiąca na miesiąc będę zadowolona, będę jej pomagać, będzie to jakoś szło. No i widzieliście, jak szło. Wiele razy dostawałam pytania, czy Lexi nadal jest w Oldane, czy Lexi jest nadal ambasadorką, dlaczego Lexi robi takie lokowania na odpierdziel, dosłownie na, nie wiem, na trawie, tam kod rabatowy podany i tak jeden miesiąc, drugi miesiąc. Z miesiąca na miesiąc widziałam, że to nie idzie. Wielokrotnie miałam rozmowę i z Danielem, i z naszą ekipą, co tu zrobić. Powiem wam, że to był najczęściej poruszany temat, kiedy się spotykaliśmy i ja wtedy po prostu już nie, ja już... To mnie tak denerwowało, bo ja nienawidzę, jak ktoś nie... A mam pytanie, widzowie, skąd informacja o tych 100 tysiącach złotych, że Oldane dało 100 kloca za ten, za tą ambasadorkę? Bo tutaj też się to pojawiło na czacie. To takie z piątnicy, czy to gdzieś było? Z tego filmu. Ona mówi pod koniec. Okej, okay, dobra. Nie podchodzi z szacunkiem do... Już dobra, mogę jej olać, nie odpisywać. Okay, ale okay. Jeżeli chodzi o lokowania produktów, gdzie jest zapisane, co ma robić, ile ma robić, ona tego nie robi, to mi serce dosłownie pękało na pół, bo widzicie, że ja do każdej współpracy podchodzę no, mega ambitnie, mega profesjonalnie, no ale nie każdy jest taki jak ja. Hihi. Wszędzie się wpierdala. I powiem wam, że jeżeli chodzi o te 9 miesięcy współpracy, to nie było żadnego miesiąca, żadnego, kiedy Lexi wypełniłaby swoje świadczenia od A do Z. Już takim mocnym fest, red flagiem był moment, kiedy kilka miesięcy temu miałam premierę swojego energetyka, Turbo Rose. Lexi jako pierwsza chyba wiedziała o tym energetyku, spoza jakby naszej ekipy, bo na spotkaniu kilka miesięcy przed zaczęciem współpracy była u nas w Opolu, widziała całą rozpiskę i tak dalej, co planujemy, no wszystko, co tam było pokazane. Też dostała informację kilka dni przed premierą, kiedy jest premiera, że to i to trzeba pokazać i tak dalej. No i czujcie, że dzień chyba przed premierą, dzień, wieczór, dostałam informację, że ona tego nie pokaże. Wyobrażacie sobie to? Ale ja z Lexi na tematy biznesowe nie pisałam. Kontaktował się Daniel i też nie z Lexi, tylko z Lexi menadżerem i prawą ręką Lexi, jakąś taką koleżanką. I powiem wam wtedy, że ja się załamałam, bo ja sobie nie wyobrażam. Dostawać za coś ogromne pieniądze, ogromne. Ludzie, to były ogromne pieniądze. I nie wywiązywać się, nie wiem, z pokazania produktu, z dodania stories w odpowiednim czasie, z dodania swoich świadczeń. No, większość ludzi dałoby się pokroić za taką prostą robotę. To jest prosta robota. Praca influencera jest prostą robotą, jeżeli chodzi o dodawanie, nagrywanie, dodawanie zdjęć, rolek i tak dalej. Wiadomo, że trzeba w to włożyć trochę serca. Czasami poudawać chociaż. Ale jest prostą robotą. To dużo pieniędzy ogólnie. I tu mówię też o takiej wycenie stricte influencerskiej za sam za samą ekspozycję, nie? Za takie pieniądze to naprawdę. Więc to był taki, już ja mówię nie i od tamtej pory mówię, dobra, przeczekamy do końca umowy. Kolejna sytuacja, która po prostu jest niedopuszczalna, to sytuacja wejścia we współpracę z Cloud MMA, czyli z Federacją Lexi, wejścia z produktem Turbo Rock. Na pierwszej konferencji nas nie było, ponieważ zaczęliśmy współpracę od drugiej konferencji. Widzieliście te ładne reklamy Turbo Rose, były właśnie wyświetlane w przerwach i też mieliśmy być na gali, reklamy na gali. Na gali była jedynie puszki na macie były narysowane w oktagonie i miały być też reklamy. Reklam nie było. Oglądam sobie galę, patrzę, czekam na reklamę, żeby sobie stokę nagrać. Patrzę, nie ma. Nie ma jednej, nie ma drugiej, nie ma do końca gali. Zapłaciliśmy za to grubo ponad 100 tysięcy złotych. Powiedziano nam, że odwdzięczą nam się na następnej gali. Nie wiem, oni się tam popiczkali, nie było żadnej reklamy, nie było żadnego słowa. Nic oprócz maty, która... Oprócz maty na oktagonie... A luz, tak lagowało, nie? Cloud MMA i tam były nasze puszki. Nic oprócz tego nie zostało zrobione, więc...
większość z naszego teamu mówi, że trzeba zapłacić połowę za takie coś, chociaż pewnie inni by powiedzieli, że mniej niż połowę, skoro to, nad czym nam najbardziej zależało, nie zostało spełnione. Zapłaciliśmy oczywiście całość i obiecano nam, że się zrewanżują na następnej konferencji, że będziemy zadowoleni. Odpalamy konferencję, patrzymy, a wszyscy sobie piją energetyka z konkurencji. Bang. No to jest krzywy ruch, nie? Ręce mi po prostu opadły, jebłam i nie mogłam wstać. No i tak by wyglądały miesiące współpracy z Lexi. Dodatkowo ciężko było się ze wszystkim dogadać, takie proszenie, błaganie. No kurde, wiecie o co chodzi, wiecie jak mnie to bolało. Wyobraźcie sobie to, macie coś swojego, co wyrosło od podstaw, od zera zbudowaliście to. Dajecie, jakby nie było szansy jakiejś innej dziewczynie, influencerce. Z drugiej jednak strony to pokazuje, że marka Oldain naprawdę musi robić dobre obroty, skoro bez problemu dają tą stówkę. Ponad stówkę, grubo ponad. Stówkę, ponad. Zamiast dogadać się właśnie na 50-50, jeżeli na przykład Cloud zrewanżuje się ekspozycją jej Energola stary na konferencji, to na przykład zapłacą kolejną część, nie? No. Czyli można było się dogadać na transzę. Nie, no, bo chodzi na to, że Oldain ma sos. Oldain ma sos. Oldain ma sos. Próbujecie jakoś pomóc, a zostajecie po prostu olani na całej linii. Jeżeli też chodzi o... Tam Lexi dzisiaj napisała, że nikt się z nią nie skontaktował. Droga Lexi, radzę ci, żebyś lepiej... żebyś popracowała nad komunikacją ze swoim sztabem, nad, z menadżerem. Daniel w środę w zeszłym tygodniu pisał, prosił was. Wyślijcie, odnieście się do tej całej sytuacji, która miała miejsce. Czekamy na wasze oświadczenie, na wasze zdanie. Olaliście nas, ciepłym moczem nas po prostu olaliście. Mimo wszystko ja nie... Nie mam negatywnych. No i teraz, jeżeli chodzi o te 100 tysięcy złotych, no to tutaj jest jasne powiedziane, że to jest 100 tysięcy dla Cloud MMA, tak. A nie zostały tutaj zaprezentowane zarobki stawka Lexi. Dokładnie. A jestem przekonany, że tu było dużo więcej, nie? To na pewno. Tu było dużo więcej. Tam już był cały wizerunek wykorzystywany. No właśnie, to jest więc kompletnie tam... inna kwota. Tak, więc za ambasadorkę Lexi była kwota X, a za ekspozycję na Cloudzie było 100 tysięcy. Nie, no to był po prostu inny deal kompletnie w marki Oldain. Tak. Tylko jak on był powiązany z Lexi? No tak, że Lexi jest włodarzem Cloud. Tak. Dobra, lecimy dalej. Nie mam negatywnego podejścia do Lexi. Młoda, ja ci mówię, naucz się życia, podchodź do ludzi z szacunkiem. Podchodź do swojej pracy z szacunkiem. Wiele osób by dało sobie uciąć dwie ręce, nogi za to, żeby być na twoim miejscu. Więc tak na przyszłość, dla przyszłych firm, które się do ciebie odezwą. Jak dbasz, tak masz. Wiesz o co chodzi? Ile od ciebie dasz, tyle do ciebie przyjdzie. Może na początku być tak, że dużo osób się nabierze, tak jak ja się nabrałam, ale z czasem to wyjdzie. No chyba nie chcę, żeby wychodziło tak przy każdym projekcie, który tam będziesz tworzyć. Tyle ode mnie. Nie jest mi z tym dobrze, że się rozstaliśmy, bo ja do końca miałam nadzieję, że to wypali i że coś fajnego stworzymy, no ale jednak życie to jest nie bajka i nie głaszcze nas po jajkach. Dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze podsumowując, słuchajcie, to co przed chwilą widzieliście, nagrałam tylko po to, żeby... Chwilę przed rozwiązaniem współpracy doszliśmy do porozumienia, aby świadczenie, które Lexi miała wykonywać, zmniejszyć do jednego lokowania w miesiącu podczas comiesięcznej promocji, adekwatnie do tego zmniejszyć wynagrodzenie. Wiedzieliśmy, że i tak żaden miesiąc nie zostanie wypełniony zgodnie z założeniami, z czym zgodziła się nawet sama druga strona. Dziękuję za uwagę. Teraz znacie drugą stronę medalu. Żebyście zobaczyli, jak wyglądały miesiące współpracy. Żebyście nie myśleli, że po 9 miesiącach owocnej współpracy i zadowolenia wywaliłam Lexi od tak. Zarzuty, które otrzymała, są najgorszymi zarzutami ever, które trzeba wyjaśnić. My 6 dni temu pisaliśmy do Lexi. Jak to się zaczynało, Lexi, prosimy o wyjaśnienia. Lexi, co tutaj się dzieje? O co tutaj chodzi? Prosimy, napisz nam. Zostaliśmy olani. Zresztą mnie to nie dziwi, bo myślałam, że chociaż w takiej sytuacji partner biznesowy jako jeden z pierwszych się dowie o tej całej sytuacji i tak dalej. No i zresztą dzisiejsza wypowiedź Lexi pokazała, jakie podejście Lexi miała do Oldain, jakie podejście Lexi miała do mnie. Podsumowując, Oldain ma pieniądze, Dain jest ładna. I fajnie biznesowo znaczy, gada. Biznesowo wyjaśniła mówi. O co chodzi. I tak, no moi wychodzi na to, że Lexi w takim razie jest leniwa. Super podsumowanie. Dain jest fajna. Lexi jest leniwa i kurwa chuj, nie? I tak to podsumujmy. Oczywiście jest leniwa z... strony medalu Dain. Tak. Nie no, ale ogólnie, ja nie wiem, jeżeli chodzi o ten, o Dain, to ona na pewno wie dużo już, ale Daniel Majewski
no prowadził za rękę Dane na bank na samym początku, bo akurat tak jak poznałem Majo i widzę mniej więcej też jakby z branży, to Daniel jest mózgiem operacji też w tym składzie, nie? On wie, pytanie, czy byłaby szansa, jak grać. Kontaktować się z tobą, i tutaj mówię pozytywnie, nie? Muszę, chciałbym zobaczyć odpowiedź Lexi teraz na to, nie? Jak ona się wypowie. Bo jestem przekonany, że Lexi na pewno, bo ona ma chyba teraz vlogmasy, nie? Ma, nie. Więc dobrym vlogmasem byłoby to, jakby wypowiedziała się na przykład i podsumowała te storki wszystkie, które zrobiła, żeby pokazała, jak to wyglądało. Ma to w archiwum. No ma takie, można powiedzieć, no serio, że co drugi dzień tam wrzuca. Co drugi dzień wrzuca, więc dobrym wyjściem dla Lexi teraz jest to, żeby pokazać, ile ona tego wrzucała, na pewno wyjaśnić sytuację z cloud. Ciekaw jestem, czy zrobi, nie? No bo czy management faktycznie się nie odzywał do niej w tej sprawie. Tak, w tym momencie przegrywa debatę, nie? Więc musi coś z tym zrobić. Która jest? Jest, mój drogi, 22. 22 ten. Iwo jest u nas na chacie, bo on mi robi trening, nie? No. Po K1. Ty masz trening, a ja, kurwa, mam spanie. Tak. To, ale tak, potężne widzowie. Tak się, kurwa, źle czuję dzisiaj. Widzowie, dziękujemy za dzisiejsze aferki. Postreamowaliśmy teraz ponad 2 godziny. Pozdrawiamy serdecznie. Był to wszystkich. Stream dodatkowy. To był stream special. Tak więc dziękuję każdemu. Serducha dla was. Dobrej nocki wam życzę. Zdrówka. Przede wszystkim ja idę trenować, bo muszę jeszcze dzisiaj przypalić kalosów trochę. I z Iwo chcę pogadać też, bo mam walkę. Papa, myślę, że się podobało. Ta śmietanka. Dzisiaj wrócę do domu, nie zaczynamy balet. No i co, moi drodzy? Fajnie. Widzimy się w czwartek. W czwartek Glory Wall. Sobie zobaczymy nie na streamie, tak ogólnie, tak? W niedzielę mamy wigilię. Tak więc wpadajcie, trzymajcie się. Pozderki. I...